Vom Herrn geliebte Geschwister, umiłowani przez Pana bracia i siostry, liebe Freunde, mili przyjaciele, wir freuen uns, dass wir zusammen hier unter Gottes Wort sein dürfen. Cieszymy się, że możemy teraz wspólnie przebywać i słuchać Słowa Bożego. Wir haben im Lied zum Ausdruck gebracht, teraz w tej pieśni wyraziliśmy właśnie, dass wenn wir in unseren Herzen auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet sind, wir reichen Segen empfangen werden. Że jeżeli nasze serca będą skierowane tylko na Pana Jezusa, to możemy odebrać obfite błogosławieństwo. Und ich denke, das ist unser Wunsch und das ist unser Gebet gewesen. I ja myślę, że takie było też i nasze życzenie, wyrażone również też i w tej modlitwie. Als wir vor ungefähr einem Jahr hier zusammen waren, gdy mniej więcej rok temu tutaj byliśmy razem zgromadzeni, haben wir uns mit dem Abschnitt aus Apostelgeschichte 20 beschäftigt. Zajmowaliśmy się urywkiem z Dziejów Apostolskich z 20 rozdziału. Die Abschiedsworte Paulus an die Ältesten von Ephesus. A chodzi tam o tę mowę pożegnalną apostoła Pawła do starszych braci z Efezu. Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Anfang des Epheserbriefes selbst beschäftigen. A dzisiaj chcielibyśmy się zająć początkiem listu do Efezjan. Und wir lesen die ersten drei Verse aus Kapitel 1. I z pierwszego rozdziału tego listu przeczytamy pierwsze trzy wiersze. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od pierwszego do trzeciego wiersza. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dwa wiersze najpierw. Paulus war das Werkzeug, durch den eine Versammlung in Ephesus entstand. Paweł był właśnie tym narzędziem, przez które powstało to zgromadzenie w Efezie. Auf der zweiten Missionsreise führte sein Weg über Ephesus. W trakcie drugiej jego podróży misyjnej droga jego właśnie przebiegała przez to miasto Efes. Es war die Hauptstadt der Provinz Asien. Była to stolica prowincji w Azji Mniejszej. Und dort stand der große Artemis-Tempel. Tam w tym mieście stała wielka świątynia Artemidy. Einer der sieben Weltwunder. Należała kiedyś do jednego ze siedmiu cudów świata. Dort war man dem Götzendienst sehr ergeben. Tam wszyscy oddani byli temu bałwochwalstwu. Eine Synagoge war auch dort. Ale również i tam była synagoga. Er hatte nur wenig Zeit auf der zweiten Missionsreise. Paweł miał niewiele czasu w trakcie tej drugiej podróży misyjnej. Ging in die Synagoge und verkündigte das Evangelium. Jednak wstąpił do synagogi i głosił im Ewangelię. Er ließ Aquila und Priscilla dort und reiste weiter. On zostawił tam Aquilę i Priscylę i odjechał dalej. Wir finden es in Apostelgeschichte 18. O tym czytamy wszystko w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Auf der dritten Missionsreise kam er wieder nach Ephesus. W trakcie trzeciej podróży misyjnej znowu dotarł do Efezu. Und als etliche übel von dem Weg, hinter dem Herrn Jesus her redeten, sonderte er die Geschwister ab. I z powodu niektórych, którzy źle mówili o tej drodze Chrystusowej, odłączył od nich wierzących chrześcijan. Wie wir aus Apostelgeschichte 20 wissen, war insgesamt drei Jahre in Ephesus. I tak jak możemy to wyczytać w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, przebywał około 3 lata w tym mieście Efes. Hatte einen jeden mit Tränen Nacht und Tag ermahnt. I on każdego z nich w Efezie dzień i noc z łzami upominał. Eine herzliche Verbundenheit war entstanden zwischen ihm und den Geschwistern in Ephesus.
Serdeczna łączność powstała pomiędzy nim a tymi wierzącymi w Efezie. Schließlich kommt es zu dem Aufstand in Apostelgeschichte 19 von den Götzenverehrern. W końcu, tak jak czytamy to w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, powstało do tego rozruchu tych wszystkich czcicieli bałwanów. Paulus verlässt Ephesus. I Paweł opuścił miasto Efes. Dann haben wir diese ergreifende Begebenheit in Apostelgeschichte 20, diese Abschiedsrede. I potem czytamy w 20 rozdziale tą chwytającą za serce mowę pożegnalną do starszych w Efezie. Und dann haben wir den Epheserbrief. Potem możemy oglądać list do Efezjan. Und dann haben wir noch das Sendschreiben an Ephesus, das erste Sendschreiben in der Offenbarung 2. A następnie możemy też i oglądać pierwszy list skierowany do Efezu w drugim rozdziale Księgi Objawienia, listy do siedmiu zgromadzeń. Wir sehen in dem ersten Sendschreiben, dass die Liebe zu dem Herrn Jesus nicht mehr die beste Qualität hatte. I z tego pierwszego listu do zgromadzeń możemy się dowiedzieć, że miłość do Pana Jezusa już nie wykazywała się tą najlepszą jakością. Und dadurch wurde der Niedergang in Ephesus eingeleitet. I właśnie przez to rozpoczął się upadek w Efezie. Und dadurch wird der Niedergang auch bei uns persönlich eingeleitet. I też przez to też rozpoczyna się upadek również osobisty w naszym życiu. Doch als Paulus den Auftrag bekam, den Epheserbrief zu schreiben, jednak gdy Paweł otrzymał to zadanie, aby napisać list do Efezjan, waren sie in einem sehr guten Zustand. To oni znajdowali się w bardzo dobrym stanie. Das kann auch heute persönlich ein Zeugnis von dir sein. To może być i dzisiaj takie osobiste stanowisko każdego z was tutaj. Dass du ganz persönlich in einem so guten Zustand bist wie Ephesus. Że ty osobiście też możesz być w dobrym stanie, tak jak i Efes. Es kann aber auch sein, dass eine örtliche Versammlung in einem sehr guten Zustand ist wie Ephesus. Ale może też i tak być, że miejscowe zgromadzenie będzie w tak dobrym stanie, jak w tamtym czasie zgromadzenie w Efezie. Aber kirchengeschichtlich gesehen sind wir in der Zeit Laodiceas. Ale patrząc według historii całego Kościoła, to my możemy powiedzieć, że znajdujemy się historycznie patrząc w tym czasie tego listu skierowanego do zboru w Laodycei. Wir fragen uns, warum war das so? I możemy się pytać, dlaczego tak nastąpiło? Dass Ephesus in einem so guten Zustand war. Że Efes był w tak dobrym stanie. Vielleicht ist der Name Ephesus die Erklärung. Może ta nazwa jest wyjaśnieniem tego. Ephesus heißt geliebte. Ephesus, czy to słowo oznacza umiłowany? Die Geschwister in Ephesus hatten verstanden, dass sie Gegenstände der Liebe Gottes waren. Wierzący z Efezu zrozumieli, że oni są przedmiotem miłości Bożej. Das haben sie verstanden mit ihrem Kopf. Zrozumieli to swoją głową. Und sie haben es genossen mit ihrem Herzen. Ale mogli z tego korzystać całym swoim sercem. Das ist der Schlüssel. To jest właśnie klucz. Der Schlüssel vom Anfang bis zum Ende. To jest klucz prowadzący od początku do końca. Wenn der Apostel Petrus am Ende seines Lebens stehend den zweiten Brief schreiben muss. Gdy apostoł Piotr, będąc już u schyłku swojego życia, pisał swój drugi list, dann nennt er diejenigen, an die er schreibt, viermal im dritten Kapitel Geliebte. To on tych wszystkich, do których ten list skierował, w drugim rozdziale tego listu czterokrotnie nazywa ich umiłowani. Das Verbinden der Seele mit der Liebe Gottes ist der Schlüssel zum wahren Glück. Ta łącząca dusza w miłości Bożej, ona jest tym kluczem do prawdziwego szczęścia. Petrus tut es vor dem ganz trüben Hintergrund, den er beschreiben muss in 2. Petrus 2 und 3. Piotr czyni to, mając za sobą bardzo ciemne tło, w jakim on w czasu, w jakim on żył. Judas,
nimmt den gleichen Schlüssel. A Juda również też używa tego samego klucza. Und er sagt, wo er den Abfall beschreiben muss, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. On pisze również też i samych siebie utrzymujcie w miłości Bożej. Ephesus bedeutet aber nicht nur geliebte. Ephesus to nie tylko oznacza umiłowany, sondern sie, es bedeutet auch liebliche. Ale również też i oznacza miły. Das Bewusstsein der Liebe Gottes. Świadomość tej miłości Bożej führt zur Lieblichkeit. Prowadzi do stanu miłego. Zu Attraktivität in den Augen Gottes und derjenigen, die ihn lieben. Do stanu, w którym my możemy być atrakcyjni w oczach Bożych. Und ist das nicht eine Ermunterung für uns? I czyż to nie jest też i dla nas zachętą? Die Liebe Gottes zu genießen. Aby w ten sposób korzystać z miłości Bożej. Und geliebte zu, und liebliche zu sein. I być tymi miłymi. Der Epheserbrief steht im krassen Gegensatz zu dem Römerbrief. List do Efezjan jest bardzo mocno przeciwstawiony temu listowi do Rzymian. Der Römerbrief zeigt uns, dass der Heide, der Grieche und der Jude vor Gott antreten müssen. List do Rzymian pokazuje nam, że zarówno poganin, jak i Żyd, oni wszyscy muszą stanąć przed Bogiem. Und sie werden ausnahmslos alle als schuldig dargestellt. I bez wyjątku wszyscy okażą się winnymi. Sie haben ihrer Verantwortung vor Gott nicht entsprochen. Gdyż oni nie sprostali tej odpowiedzialności, w jakiej się znajdowali przed Bogiem. Und da kommt die Gnade Gottes ihnen entgegen. I potem wychodzi im łaska Boża naprzeciw. Sie bietet aus Gnaden eine Lösung für die Sünden und für die Sünde an. I ona z łaski oferuje tą aus Gnaden das Problem mit Sünden und Sünde. Ona z łaski rozwiązuje ten problem grzechu i grzesznika. Der Mensch entspricht nicht seiner Verantwortung. Człowiek nie sprostał swojej odpowiedzialności. Und Gott begegnet dem in Gnaden. Ale Bóg wychodzi mu naprzeciw z łaską. Der Epheserbrief zeigt uns etwas ganz anderes. Ale list do Efezjan pokazuje nam całkowicie coś innego. Er nimmt dich und mich an die Hand. Ten list bierze ciebie i mnie za rękę. Und entführt uns in die Ewigkeit. I wprowadza nas w wieczność. Das etwas in dem Herzen Gottes war, was unvorstellbar ist. To coś, co było w sercu Bożym, co jest niewyobrażalne. Dass da ein Vorsatz Gottes war. Że było to postanowieniem Bożym. Den kein Mensch nachvollziehen kann. Którego żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć. 1 Korinther 2, Vers 9. Przeczytamy pierwszy list. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. 1 Korinther 2, Vers 9 und 10. 9 i 10 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 9 i 10 wiersz. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Das neue Leben ist unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes dazu fähig, die Tiefen Gottes zu erforschen. To nowe życie pod działaniem Ducha Świętego jest w stanie zgłębić te głębokości Boże. Der Epheserbrief hat sechs Kapitel. List do Efezjan ma sześć rozdziałów. Wir haben zwei Hauptteile.
Można powiedzieć, składa się z dwóch części głównych. Kapitel 1 bis 3 ist reine Lehre. Od pierwszego do trzeciego rozdziału znajdujemy tylko czystą naukę. Und in Kapitel 4 bis 6 wird unsere Praxis uns vorgestellt. A w rozdziałach od 4 do 6 przedstawione jest nasze praktyczne życie. Wir können auch sagen, i moglibyśmy powiedzieć również, der Vorsatz Gottes wird in den ersten drei Kapiteln entwickelt, że to postanowienie Boże w tych pierwszych trzech rozdziałach jest rozwijane unter unterschiedlichen Aspekten, i pokazywane pod różnorodnymi aspektami. Und in den Kapiteln 4 bis 6 wird gezeigt, wie wir dem Vorsatz Gottes entsprechend uns verhalten. A w rozdziałach od 4 do 6 jest pokazane, jak my mamy odpowiednio do tego postanowienia Bożego zachowywać się. Wir wenden uns im ersten Vers jetzt zu. I teraz zwróćmy naszą uwagę na pierwszy wiersz. Paulus stellt sich zunächst vor. Paweł najpierw samego siebie przedstawia. Er zeigt, dass er Apostel ist. I określa siebie, że jest apostołem. Er ist also der Gesandte. A więc to oznacza, jest posłańcem. Und wir fragen uns, warum er sich als Apostel vorstellt. A możemy siebie zapytać, dlaczego siebie przedstawia jako apostoła. Denn das war eine ganz besondere Aufgabe, die Gott nur wenigen Personen gegeben hat. Gdyż było to szczególnego rodzaju zadanie, które Bóg powierzył tylko niewielkiej liczbie osób. Wir haben gesagt, dass die Epheser in einem sehr guten Zustand waren. Mówiliśmy o tym, że Efezjanie byli w dobrym stanie. Und dass Paulus an für sich seine Autorität, die mit dem Apostelamt verbunden war, nicht gebrauchen musste. I że Paweł nie musiał korzystać ze swojego autorytetu w celu napominania tego autorytetu, który był połączony z jego urzędem apostolskim. Und doch spricht er hier als Apostel. A jednak on tutaj mówi do nich jako apostoł. Die Wichtigkeit der Aussagen, die er hier macht, waren so grundsätzlicher Art, dass er das herausstellen musste, dass er Apostel war. Te ważność tych wszystkich prawd, które on tutaj im będzie przedstawiał w tym liście, spowodowała, że on siebie samego musiał im przedstawić jako apostoł. Er war Apostel Christi. Był tym apostołem Chrystusa. Dieses Gesalbten, der jetzt zu Rechten Gottes war. Tego pomazanego, który znajdował się teraz po prawicy Bożej. Und der als Jesus über diese Erde gegangen ist. I tego, który jako Jezus tutaj chodził po tej ziemi. Wir wissen, dass Jesus bedeutet, Jehova ist Rettung. My wiemy, że to imię Jezus oznacza Pan Bóg Jehowa jest ratunkiem. Und so kannten die Epheser den Herrn Jesus. I tak w ten sposób Efezjanie poznali Pana Jezusa. Er verknüpft das mit dem Willen Gottes. A łączy to również i z wolą Bożą. Denn der Wille Gottes ist maßgebend hier gerade im ersten Kapitel. Gdyż wola Boża jest tutaj miarą decydującą, szczególnie w tym pierwszym rozdziale. Es war der Wille Gottes, dass Paulus Apostel sein sollte. To było wolą Bożą, aby Paweł został apostołem. Wir sehen insgesamt viermal etwas von dem Willen Gottes in dem ersten Kapitel. I czterokrotnie czytamy w tym pierwszym rozdziale o objawionej woli Bożej. In Vers 5 haben wir den nächsten Hinweis. W piątym wierszu znajdujemy następną wskazówkę. Dass der Wille uns Gottes vorgestellt wird in Verbindung mit dem Wohlgefallen seines Willens. Tutaj jest przedstawiona ta wola Boża powiązana z tym upodobaniem woli Jego. In Vers 9 geht es um das Geheimnis des Willens Gottes. W wierszu 9 chodzi o tajemnicę Jego woli. Und in Vers 11 geht es um den Vorsatz in Verbindung mit dem Willen Gottes. A w wierszu 11 chodzi o to przeznaczenie w połączeniu z Jego wolą. Gott hat einen Willen. Bóg ma wolę swoją. Wir Menschen haben auch einen Willen. My ludzie też mamy swoją wolę. Aber der Wille ist oft als Eigenwille zu bezeichnen.
Ale bardzo często naszą wolę musimy określać jako samowolę. Weil er in Unabhängigkeit und Auflehnung Gott gegenüber existiert. Dlatego, że ona egzystuje w niezależności i w buncie przeciwko woli Bożej. Der Eigenwille ist immer zum Verderben des Menschen. Samowola zawsze jest czynnikiem ku zatraceniu czy zniszczeniu człowieka. Des Einzelnen, der den Eigenwillen offenbart. Tym jedynym, który swoją wolę objawił. Wie auch der Umgebung, die diesem Eigenwillen ausgesetzt ist. Ta samowola jest jedynym tym czynnikiem niszczącym tego, który tą wolę objawił, jak również też i otoczenia, w którym on się znajduje. Aber der Wille Gottes ist im völligen Gegensatz. Ale wola Boża jest w pełnym przeciwieństwie do samowoli. Der Wille Gottes ist immer zum Segen der Menschen. Wola Boża zawsze jest błogosławieństwem dla ludzi. Und ist immer zum Glück des Menschen. I zawsze jest dla szczęścia ludzi. Der Wille Gottes ist immer verknüpft mit seiner Offenbarung der Herrlichkeit. I wola Boża zawsze jest połączona z objawieniem Jego chwały. Die Epheser werden hier angesprochen als Heilige und Treue in Christo. Efezjanie tutaj są nazywani jako święci i wierni w Chrystusie. Wenn der Zusatz in Christus genannt wird, dann ist es klar, dass unsere Stellung angesprochen wird. Jeżeli tu jest właśnie ten dopisek w Chrystusie, to jest to dla nas jasne, że tutaj chodzi o nasze stanowisko. Paulus wird an für sich in der christlichen Welt hoch angesehen. Paweł sam w tym świecie chrześcijańskim był bardzo wysoko uznawany. Doch Paulus sagt hier, dass Menschen heilige sind. Dass Menschen bereits heilige sind. Wir kennen eine große Kirche oder ein christliches System, wo Menschen als heilige erklärt werden können nach vielen hundert Jahren. My znamy taki system kościelny, w którym ludzie mogą być uznawani za świętych po upływie jakichś tam kilkuset lat. Doch Paulus zeigt uns hier etwas völlig anderes. A Paweł tu nam pokazuje całkowicie coś innego. Paulus sagt, ihr Epheser, ihr seid heilige. On tutaj mówi, wy Efezjanie, wy jesteście świętymi. Völlig klar. Całkowicie to jest jasne. Keine Diskussion. Nie ma o czym dyskutować. Wusste er nicht das praktische Leben der Gläubigen in Ephesus? Czy on nic nie wiedział o tym praktycznym życiu tych wszystkich Efezjan? Jakobus sagt, wir alle strauchen oft. A Jakub przecież napisał w swoim liście, że my wszyscy często się potykamy. Darum geht es hier nicht. Nie, tutaj o to nie chodzi. Es geht hier nicht um die Praxis. Tutaj nie chodzi o praktyczne życie. Sondern es geht um die Stellung, die jeder Wiedergeborene mit der Wiedergeburt einnimmt. Tu chodzi o te stanowisko, jakie każdy nowonarodzony w momencie nowonarodzenia zajmuje. Gott sieht jeden Wiedergeborenen als einen Heiligen an. I Bóg widzi tych wszystkich nowonarodzonych jako świętych. Weil er jeden Wiedergeborenen als in Christus sieht. Bo on każdego nowonarodzonego widzi w Chrystusie. Das ist die Stellung. Bo takie jest jego stanowisko. Wir wissen, dass ein Mensch Direktor sein kann. My wiemy, że człowiek może być dyrektorem. Damit ist nicht gesagt, ob er ein guter oder ein schlechter Direktor ist. Tym słowem nie można określić, czy on jest dobrym, czy on jest złym dyrektorem. Aber der Mensch ist Direktor. Ale ten człowiek jest dyrektorem. Und so ist jeder Wiedergeborene automatisch in Christus. I tak też i każdy nowonarodzony automatycznie jest w Chrystusie. Er ist heilig. Świętym. Das heißt abgesondert für Gott. A to oznacza, że jest odosobnionym dla Boga. Das ist die höchste Ausrichtung, die der Mensch überhaupt bekommen kann. Jest to najwyższe stanowisko, jakie może kiedykolwiek, jakikolwiek człowiek otrzymać. Er ist aber nicht nur ein Heiliger in Christus.
On nie tylko jest tym świętym w Chrystusie, sondern er ist auch ein treuer in Christus. Ale on również jest tym wiernym w Chrystusie. Treu bedeutet, być wiernym to oznacza, in eine Beziehung der Liebe gebracht zu sein. Że możemy być wstawieni teraz w związek miłości. Wenn ich irgendwo einen Auftrag erfülle, jeżeli ja jakieś zadanie wypełnię, dann sprechen wir nicht von Treue, wenn er gut erfüllt worden ist. To wtedy nie mówimy o wierności, jeżeli to zadanie zostało wiernie, dobrze wykonane. Sondern wir sagen, der Auftrag wurde auftragsgemäß abgewickelt. Ale my mówimy, że to zlecenie zostało zgodnie z swoją treścią wykonane. Aber wenn ein Mann treu zu seiner Frau steht in dieser Liebesbeziehung. Ale jeżeli jakiś mąż wiernie dalej trwa w związku swoim z małżonką, w związku miłości z nią, indem er den vorgegebenen Rahmen einhält. Przez to, że on zachowuje te z góry narzucone ramy, dann sprechen wir von Treue. Wtedy mówimy o wierności. Wenn ein Knecht des Herrn treu zu seinem Herrn steht. Jeżeli sługa pański wiernie trzyma się swojego pana, dann erfüllt er seinen Auftrag in dem Bewusstsein der Liebe seines Herrn zu ihm. Wtedy on wykonuje swoje zadanie w tej świadomości tej miłości pana do niego. Und dann sprechen wir auch von Treue. I bardzo często mówimy o wierności. Doch hier geht es zunächst die Stellung. Tak, najpierw tutaj w tym rozdziale mowa jest o naszym stanowisku. Wir sind heilige und treue in Christus. My jesteśmy świętymi i wiernymi w Chrystusie. Wir kommen in Christus allen Verpflichtungen nach. I w Chrystusie my podołamy wszystkim zobowiązaniom, obowiązkom naszym. Natürlich hat die Stellung auch einen Ausfluss auf unser Verhalten. Naturalnie też i nasze stanowisko ma też oddziaływanie na nasze zachowanie. Als Kind benehme ich mich wie ein Kind. Jako dziecko zachowuję się jak dziecko. Als Erwachsener kann ich mich nicht mehr wie ein Kind benehmen. Jeżeli jestem dorosłym, nie mogę już się zachowywać jako dziecko. Er zeigt, dass er diesen Geliebten Gnade und Friede wünscht. I pisze tutaj, że on tym wszystkim umiłowanym łaski i pokoju życzy. Brauchen die noch Gnade? Czy oni jeszcze potrzebowali łaski? Das war doch nicht erforderlich. Przecież to już nie było konieczne dla nich. Die standen doch so gut. Przecież oni w takim dobrym stanie byli. Paulus, warum sagst du Gnade? Pawle, dlaczego ty im życzysz łaski? Das waren doch Menschen, die ein Ehrenabzeichen bekamen. Przecież to byli ludzie, którzy otrzymują takie wyróżniające odznaczenie. Nein, nein, so ist das nicht. Nie, nie, tak to nie jest. Wir brauchen Gnade um Gnade, wie Johannes 1, glaube Vers 16 sagt. My potrzebujemy łaskę za łaską. Tak jak to nam jest napisane w Johannes 1:16. W Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 16 wiersz. Johannes sagt es da als ein feststehender Begriff, wir haben Gnade um Gnade empfangen. Jan tam napisał, że my potrzebujemy łaskę za łaską. Stellungsmäßig sagt Römer 5, stehen wir in der Gnade. Według naszego stanowiska, według Rzymian 5 rozdziału, my stoimy w łasce. Aber praktisch müssen wir immer wieder bereit sein, Gnade entgegenzunehmen. Ale praktycznie my ciągle na nowo musimy być na to gotowi, aby odbierać następną łaskę. Und wenn wir Gnade entgegennehmen, a jeżeli tą łaskę odbieramy, ganz gleich wie unser praktischer Zustand ist, niezależnie od tego, w jakim praktycznym my stanie jesteśmy, dann ist Friede die Folge. Wtedy pokój jest tego następstwem. Gnade und Friede haben wir ja sehr oft am Anfang eines Briefes. Łaskę i pokój bardzo często znajdujemy na początku listów. Und sie stehen darüber hinaus
in einem Zusammenhang mit dem Inhalt des Briefes. A ona ponadto łączy się też i z treścią tego listu. Hier ist es der ganze Ratschluss Gottes oder Vorsatz Gottes, der vorgestellt wird in dem Brief. Tutaj te całe postanowienie Boże jest przedstawiane w tym liście. Und somit will Paulus ihnen Gnade wünschen, dass sie diese Gedanken Gottes mit ihrem Herzen verstehen. I tak Paweł życzy im łaski, aby oni te wszystkie myśli Boże swoim sercem rozumieli. Diese Gnade kommt von Gott. Ta łaska pochodzi od Boga. Er ist die Quelle. On jest jej źródłem. Er ist der Gott aller Gnade, wie Petrus uns sagt. Tak jak Piotr do nas napisał, on jest Bogiem wszelkiej łaski. Und deshalb ist diese Quelle unerschöpflich. I dlatego to źródło jest niewyczerpane. Und er ist auch der Gott des Friedens. Ale on również jest też i Bogiem pokoju. Der nicht nur Frieden gemacht hat durch das Blut des Kreuzes, wie Kolosser 1 deutlich macht. Który nie tylko dokonał tego pokoju poprzez krew swojego krzyża, sondern der als der Gott des Friedens uns seinen Frieden geben will. Ale również i on jako Bóg pokoju swój pokój chce nam darować. Er ist für die Epheser nicht nur der große gewaltige Gott. On dla tych Efezjan nie tylko jest tym wielkim, potężnym, wszechmocnym Bogiem, sondern darüber hinaus auch unser Vater. Ale ponadto on również jest dla nas naszym Ojcem. Wir sind hier zusammengekommen. My tutaj zgromadziliśmy się w tym miejscu. Weil die Person des Herrn Jesus uns verbindet. Dlatego, że nas łączy osoba Pana Jezusa. Und das ist hier das Thema. I taki jest też i temat nasz. Dass der Jesus auch diese Quelle ist, aus der wir schöpfen können. Bo Jezus jest tym źródłem, z którego my możemy czerpać. Die Quelle ist also Gott, unser Vater und der Herr Jesus Christus. A więc tym źródłem jest nasz Bóg Ojciec, jak również też i Jezus Chrystus. Noch einen zweiten Gedanken möchte ich daneben stellen. I jeszcze drugą myśl chciałbym obok tej teraz przedstawić. Wenn wir das mit 1. Korinther 1 zum Beispiel vergleichen, jeżeli to porównamy z pierwszym listem do Koryntian, pierwszym rozdziałem, dann lesen wir in Vers 2, dass Paulus sich an die Versammlung wendet. To tam czytamy w drugim wierszu, że Paweł się kieruje w swoich słowach do zgromadzenia. Erste Korinther 1, Vers 2, die Versammlung Gottes, die in Korinth ist. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi wiersz, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie. Hier, wo es um den ewigen Vorsatz Gottes geht, wendet er sich an Einzelne. Tutaj, w Efezjan liście, gdzie jest ten list skierowany do poszczególnych wierzących, on tutaj przedstawia te postanowienie Boże. In den großen Religionen dieser Welt ist die Masse alles. W tych wielkich religiach obecnego świata tłum stanowi dla nich wszystko. Aber der Epheserbrief zeigt uns, ale list do Efezjan pokazuje nam, dass der Einzelne unendlich kostbar für den Herrn ist. Że to właśnie pojedyncza osoba jest nieskończenie kosztowna dla Boga. Dass er dem Einzelnen Segnung gegeben hat. Że Bóg tym pojedynczym osobom darował swoje błogosławieństwa. Aber darüber hinaus zeigt der Epheserbrief auch, ale ponadto również list do Efezjan pokazuje, dass es gemeinsame Segnungen gibt. Że również są też i błogosławieństwa społeczne. Auf die gemeinsamen Segnungen kommt ihr ganz am Ende des ersten Kapitels erst zu sprechen. Ale co do tych społecznych, wspólnych błogosławieństw, on zaczyna mówić pod koniec pierwszego rozdziału. Jetzt wollen wir die Verse 3 bis 6a miteinander lesen. I teraz przeczytajmy następne wiersze od trzeciego do szóstego, do pierwszej połowy. Wysławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. Die Verse 3 bis 14 bilden eine Einheit, denn sie sind ein durchgehender Satz. Można stwierdzić, że te wiersze od 3 do 14 tworzą jedną całość, bo to jest jedno ciągłe zdanie. Doch dieser durchgehende Satz kann unterteilt werden in drei Abschnitte. Ale to jedno ciągłe zdanie może być podzielone na 3 urywki. Und den ersten Abschnitt haben wir jetzt gelesen. I właśnie ten pierwszy urywek teraz przed chwilą przeczytaliśmy. Er endet zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. I kończy się uwielbieniu chwalebnej łaski Jego. Der zweite Abschnitt endet in Vers 12, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sein. I drugi urywek, druga część tego kończy się w wierszu 12 słowami ku uwielbieniu chwały Jego. 12 wiersz. Und der dritte Abschnitt endet natürlich mit Vers 14 zum Preis seiner Herrlichkeit. A trzeci odcinek kończy się w tym 14 wierszu pod koniec ku uwielbieniu chwały Jego. Wir haben es ja gerne, wenn wir eine gewisse Struktur haben. I tutaj możemy zauważyć pewnego rodzaju strukturę. Und diese Struktur ist jetzt durch diese Dreiteilung vorgegeben. Ta struktura jest tutaj naszkicowana przez te trzy części tego urywku. Aber Strukturen sind immer auch zum Teil fließend. Bardzo często jednak te struktury są takie płynne. Das möchte ich ganz besonders sagen im Hinblick auf diese folgenden Dinge. Chciałbym to szczególnie teraz nakreślić w powiązaniu z następującymi rzeczami. Der Schwerpunkt in dem ersten Absatz ist Gott der Vater. Tą najważniejszą rzeczą w tym pierwszym odcinku to jest Bóg Ojciec. Und zeitlich gesehen ist es mehr die Vergangenheit. I tak czasowo na to spoglądając bardziej to jest przeszłość. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mehr mit dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. Drugi odcinek zajmuje się bardziej Panem Jezusem, Synem Bożym. Und zeitlich gesehen ist es mehr die Gegenwart. A czasowo na to patrząc jest to bardziej teraźniejszość. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit Gott, dem Heiligen Geist. A trzeci odcinek zajmuje się Bogiem, Duchem Świętym. Und zeitlich gesehen ist mir die Zukunft die Blickrichtung. A czasowo na to patrząc, to przyszłość jest tym głównym kierunkiem patrzenia. Natürlich sind auch andere Elemente enthalten. Naturalnie w tych urywkach są też i zawarte inne elementy. Aber wir haben gesagt, sie bilden einen gewissen Schwerpunkt. Ale tak jak powiedziałem, one właśnie tworzą pewnego rodzaju ramy. Aus Epheser 3 wissen wir, dass Paulus das Geheimnis von Christus und der Versammlung anvertraut war. Z trzeciego rozdziału tego listu wiemy, że to Pawłowi została powierzona tajemnica zgromadzenia i Chrystusa. Der verherrlichte Herr hatte seinen Aposteln Licht über diese Wahrheit gegeben. Ten uwielbiony Pan darował światłość swojemu apostołowi na temat właśnie tych prawd. Das waren unendlich tiefe Gedanken, die vorher unbekannt waren. To były nieskończenie głębokie myśli, które wcześniej nie były znane. Sie waren im Herzen Gottes verborgen. Sie waren im Herzen Gottes verborgen. One były ukryte w sercu Bożym. Aber jetzt hatte Gott seinen Aposteln offenbart. Ale teraz Bóg swojemu apostołowi je objawił. Und Paulus hatte den Auftrag für die Verkündigung dieses Geheimnisses.
A Paweł otrzymał właśnie to zlecenie, aby ogłosić te tajemnice. Das ist sicherlich gut, wenn wir das vorher noch sagen. Z całą pewnością dobrze jest, jeżeli to właśnie na samym początku powiemy. Und weil das so wunderbar ist, weil dieses Geheimnis aus dem Herzen Gottes kommt. A ponieważ jest to takie cudowne, że ta tajemnica pochodzi z samego serca Bożego, fließt dieser Gedanke in einen Lobpreis ein. To ta myśl teraz zaczyna tutaj się wyrażać w takiej pieśni pochwalnej. Er ist so erfüllt von dem, was das Herz Gottes ihm klar gemacht hat, dass er gar nicht anders kann. Paweł jest tak tym wypełniony, co Bóg mu objawił, że serce jego inaczej nie może postąpić, tylko właśnie poprzez tę pieśń chwały. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. I on tutaj pisze w tym trzecim wierszu: wysławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Er hat also Gott vor sich. A więc on ma tutaj przed sobą Boga und den Herrn Jesus. I Pana Jezusa. Er zeigt in dieser Formulierung, dass der Jesus hier als Mensch gesehen wird zunächst. I tu w tym sformułowaniu on tutaj pokazuje, że Pan Jezus najpierw widziany jest jako człowiek. Denn als Gott hatte er kein Gott über sich. Bo jako Bóg on przecież nie miał nad sobą następnego Boga. Die drei Personen der Gottheit unterscheiden sich rangmäßig nicht. Trzy osoby bóstwa nie różnią się między sobą pod względem swojej ważności. Sie bilden eine Einheit. Tworzą jedność. Aber wenn der Jesus als Mensch gesehen wird, dann hat er einen Gott über sich. Ale jeżeli Pan Jezus jest oglądany jako człowiek, to on ma Boga nad sobą. Es wird also eine Beziehung hier angesprochen, die einen zeitlichen Bezug hat. Bezug. Jest tutaj oglądany pewnego rodzaju związek, który jest tylko na pewien okres czasu obowiązujący. Denn mit der Menschwerdung des Herrn Jesus konnte erst Gott sein Gott sein. Bo dopiero w tym momencie, gdy Pan Jezus stał się człowiekiem, to Bóg mógł stać się Jego Bogiem. Darüber hinaus war er aber der Vater. Ale ponadto On jeszcze był Ojcem. Und das erinnert uns an die ewigen Beziehungen in der Gottheit. A to o tym, to wskazuje właśnie na te wieczne związki wewnątrz bóstwa. Bedenken an Sprüche 8. Pomyślmy na przykład o przypowieściach, 8 rozdział. Wo in dichterischer Form formuliert wird, was vor der Schöpfung war. Gdzie w takiej poetyckiej formie jest sformułowane to, co było przed stworzeniem całego wszechświata. Dass der ewige Sohn Gottes dort im Schoß des Vaters war. Że ten wieczny Syn Boży był w tym łonie Ojca. In Johannes 17, Vers 24 sagt er, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. A w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 24 wierszu, Pan Jezus powiedział do Boga: Ty mnie umiłowałeś przed założeniem świata. Und Johannes 10 macht deutlich, dass durch den Kreuzestod des Herrn Jesus diese Beziehung der Liebe noch vertieft worden ist. A Ewangelia Jana, 10 rozdział, pokazuje dobitnie, że poprzez krzyż Pana Jezusa ta miłość jeszcze mogła być pogłębiona. Gott hatte wiederholt ihn als den geliebten Sohn vom Himmel her bezeichnet. Bóg wielokrotnie go z nieba odznaczył tym określeniem: To jest Syn mój umiłowany. Welch ein Wunder. Jakiś to jest wspaniały cud. Gott, der ewige Geist. Bóg, ten odwieczny Duch. Offenbart sich in diesen drei Personen. Objawiony w tych trzech osobach. Damit es für uns fassbar ist, auch diese Beziehung innerhalb der Gottheit. Po to, aby dla nas był zrozumiały ten związek wewnątrz osoby bóstwa. Und jetzt diese Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und Gott und dem ewigen Vater. A tu teraz w tym trzecim wierszu oglądamy ten związek pomiędzy Panem Jezusem i Bogiem i tym wiecznym Ojcem.
Wir sind gesegnet, zeigt hier. Tutaj on nazywa nas, że jesteśmy błogosławionymi. Gott ist die ewige Quelle dieses Segens. A Bóg jest tym wiecznym źródłem tego błogosławieństwa. Und deshalb unerschöpflich. I dlatego to źródło jest niewyczerpane. Und dieser Segen ist Bestandteil oder Eigentum jedes Wiedergeborenen. I dlatego to błogosławieństwo jest nieodzowną cząstką albo częścią każdego nowonarodzonego. Das heißt nicht, wird uns segnen. Tu nie jest napisane, że będzie nas błogosławił, sondern hat uns gesegnet. Ale jest napisane, że on nas ubłogosławił. Somit ist klar, dass wir im Himmel nicht mehr Segen haben als jetzt. Tym samym staje się to jasne, że w niebie nie będziemy mieli więcej błogosławieństwa niż obecnie. Denn Paulus sagt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Gdyż Paweł powiedział, że jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie Jezusie. Eine Ausnahme wissen wir. Jeden wyjątek tylko znamy. Dass wir jetzt noch nicht den Leib der Herrlichkeit haben, wie Philippa 3 deutlich macht. Że jeszcze teraz nie posiadamy tego ciała chwalebnego, tak jak to pokazuje dobitnie list do Filipian, trzeci rozdział. Aber sonst besitzen wir alles, was wir auch im Himmel besitzen werden. Ale tak, poza tym to posiadamy wszystko to, co będziemy też i posiadali w niebie. Der Charakter der Segnung ist himmlischer Art. Ist geistlicher Art. A charakter tych błogosławieństw jest duchowy. Sie stehen somit im Gegensatz zu den irdischen Segnungen des Volkes Israel. Który tak bardzo jest przeciwstawiony tym ziemskim błogosławieństwom ludu izraelskiego. Macht darüber hinaus deutlich, a poza tym to też i dobitnie na to wskazuje, dass diese Segnung nur aufgrund der Wiedergeburt durch Wasser und Geist genossen werden können. Że te błogosławieństwa tylko przez nowonarodzenie, przez wodę i ducha mogą być odbierane. Machen darüber zweitens deutlich, dass sie nur durch die Kraft des Heiligen Geistes genossen werden können. Ale po drugie jeszcze dobitnie to na to wskazują, że tylko można z nich korzystać poprzez moc Ducha Świętego. Das sind also, ist also die Art der Segnungen. Tu oglądamy ten rodzaj tego błogosławieństwa. Der Bereich der Segnungen sind die himmlischen Örter. A zakresem tych błogosławieństw są te miejsca niebiańskie. Ein Christ kann die himmlischen Segnungen vollkommen genießen. Chrześcijanin może w pełni korzystać z tych niebiańskich błogosławieństw. Und doch so arm sein wie eine Maus. A jednak może być jednocześnie tak biednym jak myszka. Auf der Erde nichts besitzend. Nie posiadając na tej ziemi niczego. Wie Paulus in 2 Timotheus 4. Tak jak Paweł opisuje o sobie w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale. Nein, es hat mit dieser Erde nichts zu tun. Nie, bo to błogosławieństwo nie ma nic do czynienia z tą ziemią. Aber weil dieser Sitz in den himmlischen Örtern ist. A ponieważ te posiadłości znajdują się w tych miejscach niebiańskich, ist er unveränderlich. Dlatego one są nieodmienne. Heute vielleicht reich und morgen bettelarm. Dzisiaj może być tak, że możemy być bogaci, a jutro możemy być biedni jak żebrak. Das kann mit unseren Finanzmitteln so sein. Tak może się stać z naszymi środkami finansowymi. Das kann mit unseren Geisteskräften sein. Tak może się stać z naszymi siłami też i naszego ducha. Mit unserer Gesundheit sein. Tak może się stać z naszym zdrowiem. Aber nie mit den geistigen Segnungen. Ale nigdy nie może się tak stać z tymi duchowymi błogosławieństwami. Sie sind unantastbar. One są nienaruszalne. Obwohl wir wissen, dass der Bereich himmlische Örter
auch der Bereich ist, wo Satan Zugriff hat. Pomimo tego, że wiemy, że ten zakres tych niebiańskich obszarów jest miejscem, w którym też i może mieć dostęp szatan. Himmlische Segnungen in Christus. Niebiańskie błogosławieństwa w Chrystusie. Somit ist ganz klar, dass absolute Sicherheit gegeben ist. I tym samym staje się to całkowicie jasne, że to jest całkowicie bezpieczne w nim. Wenn jemand gerade gläubig geworden ist, jeżeli ktoś niedawno co dopiero uwierzył, dann kennt er keine geistigen Segnungen. Wtedy on nie zna jeszcze tych duchowych błogosławieństw. Oder nur ganz eingeschränkt. Albo zna je tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Aber je länger er sich mit Gottes Wort beschäftigt, ale o ile będzie się coraz to więcej zajmował Słowem Bożym und den Weg mit dem Herrn geht, i będzie dalej podążał swoją drogą z Panem, umso mehr wird er auch diese geistigen Segnungen erkennen und genießen. Tym bardziej będzie mógł też i poznawać te duchowe błogosławieństwa i z nich będzie mógł korzystać. Geistliche Segnungen. Die erste wird uns jetzt in Vers 4 vorgestellt. Te duchowe błogosławieństwa, a pierwsze z nich jest przedstawione nam w czwartym wierszu. Es ist die neue Natur, das neue Leben, was uns gegeben worden ist. Nowa natura jest tym nowym życiem, które zostało nam darowane. Er verknüpft es mit der Auserwählung. A łączy się z tym wybraniem. In der Ewigkeit hat Gott diesen Vorsatz gefasst. Już w wieczności Bóg podjął to postanowienie. Macht der Begriff ja deutlich vor Grundlegung der Welt. To właśnie określenie przed założeniem świata jasno pokazuje na to. Somit ist klar, dass dieser Vorsatz Gottes nicht gefasst worden ist in Verbindung mit dem Sündenfall. Z tego widać wyraźnie, że to postanowienie Boże nie było podjęte w związku z upadkiem w grzech człowieka. Sondern dieser Vorsatz Gottes wurde in der Ewigkeit gefasst. Ale że to postanowienie Boże już w wieczności przeszłej było podjęte. Psalm 40. Psalm 40. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Geht nicht. Wir lesen den Vers aus Psalm 40. Psalm 40, Vers 8 und 9. Ich hoffe, dass du die gleiche Einteilung hast wie ich. 18 Vers, ja. Müsste es klappen, 8 und 9. Psalm 40, 8 i 9 wiersz. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Wir lesen 1. Petrus 1, Vers 19 dazu. Jeszcze do tego przeczytamy z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, 18 wiersz. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Ja, Vers 19 und 20. 1. Petrus 1, Vers 19 und 20 zeigt uns, dass das Lamm vor Grundlegung der Welt ausersehen worden ist. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wiersze od 19 do 20 jasno pokazują, że Pan Jezus jako Baranek Boży został wybrany przed założeniem świata. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Wir gehen nach 2. Timotheus 1, Vers 9. I teraz możemy przejść do drugiego listu do Tymoteusza. Pierwszy rozdział.
Da wird uns auch wieder eine Aussage gemacht, die vor der Grundlegung der Welt gefasst wurde. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Zweite Timotheusbrief 1, Vers 9. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Es ist der allein selige Gott, so wird Gott uns vorgestellt. Tutaj jest Bóg przedstawiony jako ten Bóg, który może jedynie zbawić. Er braucht nichts, um glücklich zu sein. Przecież Bóg niczego nie potrzebuje, aby być szczęśliwym. Er ist glücklich, selig in sich selbst. On jest szczęśliwy i błogoszczęśliwy sam w sobie. Aber er wollte seine Liebe offenbaren. Ale on chciał swoją miłość objawić. Es war sein unumschränkter Vorsatz. Było to jego nieograniczonym postanowieniem. Und der Vers in 2. Timotheus 1, Vers 9 zeigt uns, dass uns die Gnade vor ewigen Zeiten gegeben ist. I ten wiersz z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz, jasno pokazuje, że ta łaska była nam darowana przed dawnymi czasy. Als dritte Stelle nehmen wir noch Titus 1, Vers 2. I jako trzecie miejsce jeszcze możemy wymienić list do Tytusa. Da wird von der Verheißung des ewigen Lebens gesprochen, die uns vor der Zeit gegeben ist. Tutaj mowa jest o tej obietnicy, która została nam darowana przed założeniem czasów. Titus 1, Vers 2. List do Tytusa, pierwszy rozdział, drugi wiersz. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Ja, Gott hat einen Vorsatz gefasst. Tak, widzimy, że Bóg powziął postanowienie. Gott ist zeitlos. A Bóg jest przecież nieograniczony czasem. Er weiß, was in der Zukunft ist, in der Vergangenheit bereits. On wie, co odbędzie się w przyszłości i tak samo dokładnie wie, jak odbyło się to w przeszłości. Er wusste um unsere bösen Gedanken. On wiedział o naszych złych myślach. Um unsere bösen Worte. On wiedział o naszych złych słowach. Um die gottlosen Taten. I znał te bezbożne czyny. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, sagt die Schrift. A Pismo mówi, że dążenie serca ludzkiego jest złe od samego początku. Es ist böse den ganzen Tag. I jest złe przez cały dzień. Gott sagt, es reut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. I Bóg powiedział, żałuję, że uczyniłem człowieka. Das wusste Gott immer. Bóg wiedział to zawsze. In der Ewigkeit. I w przeszłości, w wieczności. Und doch hat den Vorsatz gefasst. A jednak pomimo tego powziął takie postanowienie. Und hat Menschen auserwählt. I wybrał ludzi. Vollkommene Kenntnis von den einzelnen Menschen. Mając doskonałą znajomość wszystkich poszczególnych, pojedynczych ludzi. Er kannte die tiefsten Beweggründe und Zielsetzungen meines Herzens, die ich nie kenne. On znał moje najskrytsze pobudki działania mojego serca, których może i ja nie znam. Ich glaube, wir können gar nicht so schlecht denken, wie wir tatsächlich sind. Ja myślę, że my sami o sobie nie jesteśmy w stanie tak źle pomyśleć, jak w rzeczywistości jesteśmy złymi. Und doch hat Gott wissentlich und willentlich ja gesagt zu uns. A jednak Bóg o tym wszystko wiedząc, on w stosunku do nas powiedział tak. Das ist sein Wille. Taka jest jego wola. Er wollte dich auf ewig bei sich haben. Bo on chciał ciebie na wieczność mieć ze sobą. Das ist die Souveränität Gottes.
To jest ta suwerenność Boża. Die andere Seite. A druga strona. Die hundertprozentige Verantwortung des Menschen. Widzimy stuprocentową odpowiedzialność człowieka. Er ist verpflichtet, das Evangelium der Gnade Gottes anzunehmen. Człowiek jest zobowiązany przyjąć Ewangelię zbawienia i łaski. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bóg wprawdzie chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nur ist der Mensch bereit, seiner Verantwortung nachzukommen? Jeżeli człowiek będzie gotowy, aby sprostać tej odpowiedzialności, er braucht nur die rettende Hand des Erlösers anzugreifen. To tylko musi uchwycić tą ratującą rękę Odkupiciela. Wir sehen also, es sind zwei unterschiedliche Seiten. My tą sprawę widzimy z dwóch różnorodnych stron. Wenn einer ewig verloren geht, jeżeli ktoś na wieki pójdzie na potępienie, dann liegt das nicht daran, dass nicht auserwählt war. To nie z tego powodu, że on nie był wybrany. Sondern der Römerbrief macht das ganz klar. Ale z tego powodu, co list do Rzymian jasno pokazuje, dass der Mensch absolut nicht gewollt hat, że to człowiek absolutnie nie chciał tego. Er hat sich selbst bereitet zu einem Gefäß des Zorns. I on samego siebie naznaczył jako to naczynie przeznaczone na sąd i gniew. Aber wenn wir als Wiedergeborene über diesen Vers nachdenken, ale jeżeli my, jako nowonarodzeni, zaczniemy się zastanawiać nad tymi wierszami, und unser Versagen nach unserer Bekehrung vor unserem inneren Auge sichtbar wird, i przed naszym wewnętrznym okiem zauważymy, jak często my w tym nowym życiu zawiedliśmy, dann wird uns dieser Vorsatz Gottes immer größer. Wtedy będzie dla nas to postanowienie Boże, o którym tu mówimy, ciągle na nowo coraz to większe. Denn der große Gott hat zu jedem von den Wiedergeborenen ganz persönlich ja gesagt. Bo ten wielki Bóg do każdego nowonarodzonego kiedyś powiedział tak. Und da wusste er genau, wie wir nach der Bekehrung uns verhalten würden. I on dokładnie też wiedział, w jaki sposób się będziemy zachowywali po naszym nawróceniu się. Wie viel Gleichgültigkeit und Selbstsucht vielleicht da sein würde. On wiedział o tym, jaka będzie obojętność w nas, może również i chęć szukania samego siebie, swoich własnych korzyści. Und doch hat er ja gesagt. A jednak on kiedyś powiedział tak dla ciebie. Wenn wir darüber nachdenken, können wir nicht anders als anbeten. Jeżeli nad tym się zastanowimy, to nie możemy wtedy inaczej postąpić, jak tylko upaść w uwielbieniu. Und das ist immer so. I tak zawsze będzie. Wenn die Seele vor dem großen Gott stille steht. Jeżeli dusza przed tym wielkim Bogiem zatrzyma się na chwilę i cicho przystanie. Wenn die Seele das Wirken Gottes erkennt. Jeżeli ta dusza te działanie Boże rozpozna. Dann ist es immer Offenbarung göttlicher Herrlichkeit. To wtedy dochodzi do tego objawienia tej boskiej chwały. Was ist die Zielsetzung, die Gott verfolgte, als uns in der Ewigkeit auserwählt hat? Jaki to jest cel, w którym Bóg podąża, gdy przed wiecznością nas wybrał? Wir machen jetzt erst eine kurze Pause. Ale teraz zrobimy krótką przerwę. 15 minut. Wir hatten uns mit der Auserwählung beschäftigt. Zajmowaliśmy się tematem wybrania, die der allwissende Gott willentlich in der Ewigkeit durchgeführt hat. Ten wszechmocny Bóg w przeszłej wieczności, on swoją wolę przeprowadził. Die Zielsetzung wird uns im zweiten Teil des vierten Verses vorgestellt. A ten kierunek i cel został nam przedstawiony w drugiej części tego trzeciego wiersza. Es ist nicht die Praxis, sondern die Lehre, die wir haben. Tutaj przed sobą nie mamy praktycznych pouczeń, tylko naukę Słowa Bożego.
Wir können auch sagen, es sind die grundsätzlichen Gedanken, die Gott formuliert hat in seinem Vorsatz. Możemy powiedzieć, że to są te zasadnicze myśli, które Bóg sformułował w swoim postanowieniu. Einmal sollen wir heilig sein. Po pierwsze, mamy być świętymi. Das heißt für Gott abgesondert. To oznacza, aby być dla Boga odosobnionym. Untadelig. Mamy być nienaganni. In völliger Übereinstimmung mit seinen Gedanken somit. To znaczy, żebyśmy żyli w pełnej jednomyślności z Jego myślami. Wir sollen vor ihm sein. Mamy być przed Nim. Und in Liebe. I mamy być w miłości. Elia sagte, Eliasz powiedział kiedyś, so wahr ich lebe, erste Könige 17. Vor dessen Angesicht ich stehe. Hoffentlich lesen. Elia sagt, vor dessen Angesicht ich stehe. Eliasz powiedział, Pan, przed którego obliczem ja stoję. Er wusste von dem lebendigen Gott. On wiedział o tym Bogu żywym. Und aus seiner Gegenwart heraus tat er seinen Dienst. I będąc w tej obecności Boga, on wykonywał swoją służbę. So ist die Zielsetzung Gottes, nicht nur Eigenschaften zu haben, bei uns heilig und tadellos. I tak tym celem Bożym nie tylko jest to, aby były u nas te cechy widoczne, byśmy byli święci i nienaganni, sondern dass wir einen Ort haben, ale abyśmy mieli też i takie miejsce vor ihm, zajmowane przed Nim. Heute bleiben uns Türen verschlossen. Dzisiaj bywają drzwi przed nami zamknięte. Wenn wir zu den Hohen dieser Welt gehen wollen, kommen wir nicht hin. Jeżeli byśmy chcieli przystąpić przed znamienitych, wysokich tego świata, to nie dojdziemy tam. Aber nicht so vor der höchsten Autorität. Ale nie ma tak się sprawa z najwyższym autorytetem. Wir dürfen unmittelbar vor Gott sein. My możemy przystępować do samego Boga. 2. Korinther 3. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Unterstützt den Gedanken. On też i podpiera tą myśl. 18 wiersz. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 18 wiersz. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Also, wir sind zu Gott geführt. A więc my zostaliśmy przyprowadzeni do Boga. Und Punkt 2 ist, dass wir vor ihm sein in Liebe. I drugi punkt, że jesteśmy przed nim w miłości. Liebe ist die Natur Gottes. Miłość jest w naturze Bożej. Sagt uns der erste Johannesbrief. Tak nas poucza też pierwszy list Jana. Und wir wissen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. A my wiemy, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Und in diesem Bereich göttlicher Natur, göttlicher Liebe sollen wir uns aufhalten. I w tym zakresie tej boskiej natury, boskiej miłości powinniśmy przebywać. Gott wollte uns nicht nur ein großes Bankkonto vielleicht geben. Bóg nie chciał nam może darować grubego konta bankowego. Eine schöne Insel in der Karibik. Może jakiejś pięknej wyspy na Karaibach. Ein wunderschönes Segelboot. Może cudowną łódź, jacht. Nein, wir sollten in der ewigen Liebe Gottes unsere Heimat haben. Nie, my mamy znaleźć swoją ojczyznę w tej wiecznej miłości Bożej. Auf dieser Erde gibt es Menschen, die unheimlich viel Geld haben. Na tej ziemi jest mnóstwo ludzi, którzy mają ogromne ilości pieniędzy. Und die dennoch unendlich traurig sind. Ale pomimo tego oni są nieskończenie smutnymi ludźmi. Aber der die Liebe ist, ale ten, który jest miłością, weiß,
wie ein menschliches Herz glücklich sein kann. On wie, w jaki sposób serce człowieka może być uszczęśliwione. Dass es nur in dem Bewusstsein der göttlichen Liebe wirklich glücklich ist. I że tylko w tej świadomości boskiej miłości może być szczęśliwy. Und so hat das für dich bestimmt. I coś takiego właśnie on przeznaczył dla ciebie. Der unumschränkte Vorsatz Gottes. Te nieograniczone postanowienie Boże. Die Liebe Gottes, die wir noch nicht mal denken können. Ta miłość Boża, o której nie jesteśmy za dosyć w stanie pomyśleć. Die an sich für uns ein Wunder darstellt. Która sama w sobie dla nas jest wielkim cudem. Deren Ende wir nicht erfassen können. Której końców my nie jesteśmy w stanie objąć. Die hat Gott für uns bestimmt. Tam miłość Bóg dla nas przeznaczył. Wir werden nie Gott sein. My nigdy nie będziemy bogami. Aber wir sind aus Gott geboren. Ale my jesteśmy z Boga narodzeni. Und sind somit fähig, die Liebe zu genießen. I w ten sposób właśnie jesteśmy uzdolnieni, aby z tej miłości korzystać. Wenn wir auch das Meer der Liebe nicht fassen. Nawet jeżeli tę wielkość tej miłości nie jesteśmy w stanie objąć i zrozumieć, aber darf dennoch unser Herz in dieser Liebe ruhen. To może pomimo tego wszystkiego nasze serce spoczywać w tej miłości. Die Brüder haben oft, wenn sie über diesen Gegenstand sprachen, ein Bild gebraucht. Bracia, którzy na ten temat przemawiali, często używali takiego obrazu. Die Liebe mit dem Ozean verglichen. Porównując miłość do oceanu. In diesen Ozean wird ein Eimer gehalten. Wird ein Eimer gehalten. W tym oceanie zanurzone jest wiadro. So ist dein und mein Herz in diesem Ozean der göttlichen Liebe. I tak też twoje i moje serce znajduje się w tym oceanie miłości. Aber dieser Eimer läuft voll von diesem Ozeanwasser. Dieser Eimer im Meer, der wird gefüllt durch das Wasser des Ozeans. To wiadro w tym oceanie jest napełnione wodą tego oceanu. Und so ist diese Liebe Gottes in unserem Herzen. I tak też i ta miłość Boża może być w naszych sercach. Unendlich in ihrer Abmessung. Może być nieskończona, jeśli chodzi o jej wymiar. Wir haben es in irdenen Gefäßen. A my mamy tą miłość w sobie, w tych naczyniach glinianych. Ja, es ist die neue Natur, die uns dazu fähig macht. Tak, to jest ta nowa natura, która nas do tego uzdalnia. Wir sind aus Gott geboren. Gdyż my jesteśmy z Boga narodzeni. Vers 5. Piąty wiersz. Da haben wir die Stellung. Tu oglądamy stanowisko. Lies doch einmal den Vers. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Gott hat in seinem Vorsatz uns bestimmt zu Söhnen. Bóg w swoim postanowieniu nas przeznaczył na synów. Als Kinder haben wir die neue Geburt, sind aus Gott geboren. Jako dzieci mamy to nowonarodzenie, jesteśmy narodzeni z Boga. Als Söhne sind wir in eine wunderbare Stellung versetzt worden. Jako synowie jesteśmy teraz w cudowne stanowisko postawieni. Aber wir sind nicht darin geboren. Ale w tym nie narodziliśmy się. Sondern wir sind da hinein versetzt worden. Nie, my w te stanowisko zostaliśmy przeniesieni. Auf der Erde kennen wir das auch. Na tej ziemi to też znamy z naszych przykładów. Wenn eine Familie ein fremdes Kind aufnimmt, dann ist das ein Adoptivkind. Jeżeli jakaś rodzina przyjmuje dziecko obce, to mówimy, że jest to dziecko adoptowane. Und so werden auch wir hier bezeichnet. I w ten sposób też i my tu jesteśmy określani. In diese Beziehung hineingestellt. Gdyż my w ten związek zostaliśmy wstawieni. Reine Gnade Gottes. A to z czystej łaski Bożej. Er ist allein, der von Ewigkeit her die Beziehung besaß.
On jedynie jest tym, który od wieczności tego rodzaju związek zawsze posiadał. Und wir sind da hinein versetzt worden. Ale my zostaliśmy w ten związek przeniesieni. Nach Römer 8, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Według listu do Rzymian 8 rozdział, abyśmy byli głośno. Abyśmy byli tymi, jak on pierworodny jest pośród wielu braci. Der Jesus nimmt also als der Sohn von Ewigkeit den Vorrang ein. Pan Jezus jako Syn od wieczności zajmuje to stanowisko, które jest tym stanowiskiem przed nim, najznakomitszym. Und dieser Vers macht auch deutlich, i ten wiersz też również to dobitnie pokazuje, dass du diese Stellung einnehmen solltest, że ty również to stanowisko powinnaś przyjmować, dass diese Stellung festgelegt wurde in der Ewigkeit. Bo to stanowisko zostało postanowione w przeszłej wieczności. Und jetzt zeigt der weitere Verlauf des fünften Verses, durch wen das zustande gekommen ist. A w dalszej treści tego piątego wiersza czytamy o tym, przez kogo się to stało. Der Herr Jesus Christus, durch ihn sind wir in diese Stellung der Sohnschaft gekommen. Przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy postawieni w tym stanowisku synostwa. Gott wollte uns nicht zu einem Gärtner haben, zu einem Arbeiter haben. Bóg nie chciał, abyśmy my byli tylko pracownikami, jak na przykład ogrodnik. Gott wollte uns zu Söhnen für sich selbst haben. Bóg chciał posiadać nas za synów, dla siebie samych. Für sein Herz haben. On chciał nas posiadać dla swojego serca. Wir sollten als Söhne die Beziehung zu dem Vater kennen, lieben und erleben. My jako synowie powinniśmy ten związek do Ojca znać i cenić. Darin fand er sein Wohlgefallen. I w tym on znalazł swoje upodobanie. Das war das Wohlgefallen seines Willens. Takie było upodobanie jego woli. Und er schließt diese Gedanken ab. I teraz kończy te myśli następująco. Indem er die Herrlichkeit der Gnade Gottes preist. Przez to, że on tą wspaniałość łaski Bożej wysławia. Die Gnade Gottes, die uns neues Leben gegeben hat. Ta łaska Boża, która nam podarowała nowe życie. Die uns in die Stellung von Söhnen versetzt hat. Która nas przestawiła w te stanowisko synów. Um die Beziehung zu ihm zu erleben. Abyśmy mogli ten, w tym związku z nim żyć. Konnte die Gnade Gottes noch herrlicher dargestellt werden? Czy łaska Boża mogłaby być jeszcze bardziej wspaniale przedstawiona? Wir haben uns daran erinnert. O tym już wspominaliśmy. Es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hatte. Że Bóg żałował kiedyś tego, że uczynił człowieka na ziemi. Und hier siehst du, wie der Vorsatz Gottes in der Ewigkeit dagegen läuft. A teraz widzisz, jak te postanowienie Boże przeciwstawnie do tej żałości Boga, że uczynił człowieka, teraz jest tutaj przedstawione. Ja gepriesen sei die Herrlichkeit seiner Gnade. Niech będzie wysławiona chwalebna łaska Jego. Wir wenden uns im zweiten Abschnitt zu, ab Vers 6b. I teraz możemy się skierować nasze spojrzenie na drugą część tego przeczytanego urywku od drugiej połowy szóstego wiersza. Możemy to też i przeczytać. 6 bis 12. Od szóstego, druga połowa do dwunastego wiersza. Którą nas obdarzył w umiłowanym, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego,
której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Wir haben gesagt, der mittlere Abschnitt bezieht sich in erster Linie auf den Herrn Jesus. Już mówiliśmy o tym, że ten pierwszy odcinek przeczytanego tutaj urywku dotyczy Pana Jezusa. Und bezieht sich auf die Gegenwart. I dotyczy tej teraźniejszości. Und da sehen wir gleich in Vers 6b. I tak możemy teraz zobaczyć w drugiej połowie szóstego wiersza, dass der Jesus als der Geliebte uns begnadigt hat. Że Pan Jezus jako ten umiłowany ułaskawił nas. Das heißt, Gott hat auf der Grundlage von Golgatha uns begnadigt. To znaczy, że to Bóg na podstawie tego dzieła na Golgocie nas ułaskawił. Ja, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Tak, to było jego upodobaniem, aby ta cała pełnia w nim zamieszkała. Wir lesen einen Vers aus dem Kolosserbrief. Przeczytajmy jeszcze z listu do Kolosan. Vers, Kapitel 1, Vers 19. Pierwszy rozdział, 19 wiersz. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 19 wiersz. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Ja, die ganze Fülle der Gottheit fand in dem Herrn Jesus ihren Ausdruck. Cała pełnia boskości wyraziła się w Panu Jezusie. Sie fand ihre Freude in ihm. On znalazł swoją radość, swoje upodobanie w nim. Obwohl er keine Gestalt und keine Pracht hatte. Pomimo tego, że on dla ludzkiego oka nie miał ani kształtu, ani postaci. Gott ist uns in Gnaden begegnet. Bóg nam wyszedł naprzeciw w łasce. Wenn heute jemand begnadigt wird, jeżeli ktoś dzisiaj jest ułaskawiany, dann geht das zu Lasten der Gerechtigkeit. To dzieje się to ze szkodą dla sprawiedliwości. Bei Gott gibt es nie Gnade, wenn nicht zugleich auch der Gerechtigkeit entsprochen wird. Der Gerechtigkeit Gottes ist auf Golgatha entsprochen worden. Tam na Golgocie dokonane zostało wszystko, co odpowiadało tej sprawiedliwości Bożej. Und aufgrund und deshalb kann er Gnade üben. I to na tej podstawie Bóg może teraz wykonywać łaskę, udzielać łaskę. Da in ihm haben wir auch die Erlösung, wie Vers 7 zeigt. Gdyż tak jak to wiersz 7 pokazuje, w nim mamy odkupienie. Die Erlösung wird hier in einem sehr eingeengten Bereich gesehen. To odkupienie jest tutaj pokazane w takim ograniczonym zakresie. Denn es heißt hier, es ist die Vergebung der Vergehungen. Bo tu jest napisane, jest to odpuszczenie grzechów. Aber es ist wieder verknüpft mit dem Blut. Ale połączone jest z krwią, das uns an Golgatha erinnert. Która nam przypomina o Golgocie. Und wenn die Vergehung der Vergehungen vor dem Auge des Paulus ist, Paulus hat die Vergehung der Vergehungen vor sich. Paweł miał teraz przed oczami swoimi odpuszczenie naszych przestępstw. Er sieht die vielen Vergehungen vor unserer Bekehrung, nach unserer Bekehrung. On widział te wiele różnych przestępstw i grzechów przed naszym nawróceniem, po naszym nawróceniu. Dann kann er nicht anders als die ganze Gnade Gottes rühmen.
Gdy to widział, to nic innego nie mógł uczynić, jak tylko wysławiać całą łaskę Bożą. Und sagt uns, es ist der Reichtum der Gnade. I on do nas mówi, że to jest bogactwo łaski Jego. Der Reichtum der Gnade hat uns aber nicht nur auf der Grundlage von Golgatha freigemacht von den Sünden. A to bogactwo łaski Jego nie tylko na Golgocie wyzwoliło nas z naszych grzechów, sondern hat uns auch Weisheit und Einsicht geschenkt. Ale również też i podarowało nam mądrość i roztropność, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Abyśmy te rzeczy poznali, które zostały nam podarowane przez Boga. Es ist die Weisheit, die wir auf der Grundlage von Golgatha besitzen dürfen. Jest to ta mądrość, którą my możemy posiąść na podstawie tego dokonanego dzieła na Golgocie. 1. Korinther 1 beweist das. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział to poświadcza. Christus ist uns Weisheit von Gott geworden. Że Chrystus stał się mądrością dla nas od Boga. Dann kommt er in Vers 9 auf das Geheimnis seines Willens zu sprechen. I w wierszu 9 zaczyna nam mówić o tej tajemnicy swojego upodobania. Wir haben hier vier Geheimnisse im Epheserbrief. My mamy vier Geheimnisse. Mamy cztery tajemnice objawione w liście do Efezjan. Geheimnis im Neuen Testament bedeutet. Tajemnica w Nowym Testamencie oznacza, dass das im Alten Testament unbekannt war. Że ta rzecz w Starym Testamencie nie była znana. Aber dass es im Neuen Testament offenbart wurde. I że dopiero w Nowym Testamencie została objawiona. Es ist also nichts Geheimnisvolles heute mehr für uns. A więc są to rzeczy, które już dla nas nie są tajemnicze. Sondern es ist offenbarte Wahrheit Gottes. Ale jest to objawiona prawda Boża. Gott hat uns dieses Geheimnis kundgetan. Bóg nam objawił tą tajemnicę. Darin bestand sein Wohlgefallen. I on miał w tym swoje upodobanie. Aber sein Wohlgefallen bestand auch im Hinblick auf die Gedanken, die jetzt kommen. Ale jego upodobanie również też i opierało się o te myśli, które teraz nastąpią. Denn wieder wird es verknüpft mit dem Vorsatz. Bo znowu tutaj nawiązuje do tego postanowienia. Und zwar besteht das Geheimnis darin, wie Vers 10 sagt, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. A ta tajemnica, tak jak wiersz 10 nam pokazuje, tym została nam objawiona tajemnica woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. Er, der für nichts geachtet wurde. Ten, który tutaj na tej ziemi został pogardzony, wird Haupt sein. Ten będzie kiedyś głową. Was sagt Psalm 110? A co czytamy w Psalmie 110? Wir lesen den ersten Vers. Musielibyśmy przeczytać pierwszy wiersz. Psalm 110, pierwszy wiersz. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Der wird von seiner Herrschaft schon gesprochen. W tym psalmie mowa jest już o jego panowaniu. Psalm 2 und Psalm 8 sprechen auch von seiner Herrschaft. Psalm 2 i Psalm 8 też mówi o jego panowaniu. Philipper 2 spricht auch von seiner Herrschaft. Filipian 2 rozdział też mówi o jego panowaniu. Als Antwort auf seinen Gehorsam und seine Demut. Jako odpowiedź na jego posłuszeństwo i na jego uniżenie. Damals war von dem Messias die Rede. Wtedy była mowa o Mesjaszu. Aber hier wird gezeigt, ale tu w tym liście do Efezjan jest pokazane,
dass alle Gedanken Gottes in ihm seine Erfüllung finden. Że wszystkie myśli Boże w nim znalazły swoje wypełnienie. Nicht nur auf dieser Erde. Nie tylko tutaj na tej ziemi, wo er als Messias, als König erwartet wurde. Na której to Mesjasz był oczekiwany jako przyszły król, sondern wo er auch im himmlischen Bereich unumschränkt herrschen wird. Ale on też i w tym niebiańskim zakresie w nieograniczony sposób będzie panował. Das wird einmal so sein in der Fülle der Zeiten. Kiedyś tak się stanie, gdy nastąpi wypełnienie czasu. Das ist ein Hinweis auf das tausendjährige Reich. Jest to wskazówka na tysiącletnie królestwo. Galater 4 sagt, als aber die Fülle der Zeit gekommen war. List do Galacjan, 4 rozdział, czytamy tam, że gdy nastało wypełnienie czasu. Das war der Zeitpunkt, wo der Jesus in Niedrigkeit auf diese Erde kommen sollte. Był to czas, w którym to Pan Jezus tutaj przyszedł w uniżeniu na tą ziemię. Aber hier haben wir einen ähnlichen Begriff. Ale tutaj oglądamy podobne określenie. Die Fülle der Zeiten. Pełnia czasów, tutaj czytamy w 10 wierszu. Es gab verschiedene Zeiten, verschiedene Haushaltungen. Były różne okresy czasu. Aber die Haushaltung, die jetzt angesprochen ist, ist das Vollmaß der Zeit. Ale ten czas, o którym tutaj jest mowa, jest to wypełnienie wszystkich czasów, pełnia czasów. Weil wir da sehen werden, dann wird Christus die Herrschaft über diese Erde antreten. Wtedy Chrystus obejmie swoje panowanie nad tą ziemią. Aber nicht nur über die irdische, über den irdischen Bereich. Ale nie tylko panowanie nad tym zakresem ziemskim, sondern wie Vers 10 auch deutlich macht, ale tak jak to też i wiersz 10 dobitnie pokazuje, über den himmlischen Bereich. Również też i nad tymi zakresami niebiańskimi. Und dieser dieses Geheimnis ist verknüpft mit dem Erbteil. A ta tajemnica połączona jest z dziedzictwem. Vers 11. 11 wiersz o tym mówi. Dass Christus herrschen sollte, war klar. To, że Chrystus ma panować, to było jasne. Auf der Erde sollte er herrschen. Na tej ziemi miał panować. Aber die Herrlichkeit, die Universalherrschaft im Himmel und auf Erden, das ist etwas Neues. Ale takie uniwersalne panowanie nad niebem i nad ziemią, to jest nowa rzecz. Dass Menschen unter der Herrschaft glücklich sein sollten, das war offenbart. To, że pod tym panowaniem ludzie mają być szczęśliwymi, to miało się dopiero objawić. To było objawione. Sie sollten den Reichtum dieser Erde genießen unter der Friedensherrschaft Christi. Oni mieli te bogactwa tego tysiącletniego panowania pokoju z Chrystusem, mieli z tego korzystać. Aber das ist nicht hier das Geheimnis. Ale to nie jest treścią tej tajemnicy. Das Geheimnis geht noch weiter. Gdyż tajemnica ta posuwa się jeszcze dalej. Wir sollten nicht unter seiner Herrschaft sein, sondern mit ihm herrschen. My nie mamy być tymi, którzy będą pod jego panowaniem, ale tymi, którzy będą razem z nim panować. Auf ewig an seiner Seite sein. Mamy być tymi, którzy będą przy jego boku. Dieser Mensch, ten człowiek, der alles ins Elend gezogen hat, ten, który został przyodziany wszelkiego rodzaju chwałą, Gott fand seine Freude in diesem Ratschluss. To Bóg znalazł swoje upodobanie, swoją radość w tym postanowieniu. Dass Christus herrschen sollte, können wir verstehen. To, że Chrystus ma panować, to potrafimy zrozumieć. Aber dass Menschen an seiner Seite mitherrschen sollten, ale to, że ludzie mają przy jego boku razem z nim panować, das können wir nicht verstehen. Tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Das ist dem Glauben vorbehalten. To jest tylko coś, co jest zarezerwowane dla wiary. Darf ich eine kleine Anmerkung machen? Czy wolno mi teraz i małą uwagę podać?
wenn Gott im Hinblick auf das tausendjährige Reich das Glück damit verbunden hat. Jeżeli Bóg w związku z tysiącletnim królestwem to szczęście z tym połączył, dann glauben wir doch alle, dass er das Glück auch in der Gegenwart mit der Anerkennung des Herrn verbunden hat. To możemy też i w to wierzyć, że on te szczęście w obecnym czasie może nam darować w uznaniu tego, co tutaj słyszeliśmy, czytamy. Er wird übrigens der unterirdische Bereich nicht genannt. Tutaj te wszystkie moce podziemne nie są nam wymienione, sondern hier werden nur die Segensbereiche genannt. Ale tylko są tutaj wymienione te zakresy błogosławieństw. Wir haben also ein Erbteil bekommen, mit Christus dürfen wir herrschen. My otrzymaliśmy dziedzictwo i z Chrystusem możemy panować. Gott hat das in seinem Vorsatz beschlossen. Bóg o tym postanowił, podjął tą decyzję w swoim postanowieniu. Es war der Rat seines Willens. Była to ten zamysł woli Jego. Gott hat Gedanken gemacht, hat sich Gedanken gemacht. To oznacza, że Bóg nad tym się zastanawiał. Hier wird nicht gesagt nach seinem Willen, tu nie jest napisane według woli Jego, sondern nach dem Rat seines Willens. Ale jest napisane według zamysłu woli Jego. Er bedient sich einer menschlichen Ausdrucksweise. On tutaj korzysta z takiego sposobu wyrażania się ludzkiego, um seine Empfindungen, sein Herz deutlicher zu machen. Aby swoje uczucia i swoje serce tutaj dobitniej objawić. Und er ermuntert uns zusätzlich, i do tego nas jeszcze zachęca, indem er zeigt, dass dieser sein Vorsatz auch zur Ausführung kommt. Pokazując nam, że jego postanowienie będzie wykonane. Der ewige Gott hat gesagt, ich wirke alles. Der alles wirkt in Vers 11. Ten wieczny Bóg sprawia wszystko, działa we wszystkim. Und jetzt fasst die Gedanken zusammen. I teraz on tą myśl razem streszcza, indem er die Herrlichkeit Gottes preist. Wysławiając tą chwałę Bożą. Wir haben also gesehen, czyli widzieliśmy, dass der Schwerpunkt der Jesus ist, że tym najważniejszym jest tutaj Pan Jezus. Golgata vor uns stand in diesem Abschnitt. W tym urywku oglądaliśmy Golgotę, wie es verknüpft war mit dem Vorsatz Gottes, która była połączona z tym postanowieniem Bożym. Aber wie die Gedanken nicht nur in der Gegenwart sind, sondern auch gleichzeitig in die Zukunft sich entwickeln. Ale też widzieliśmy nie tylko ten rozwój tych myśli Bożych co do teraźniejszości, ale również jakie jest jego postanowienie co do przyszłości. Seine Herrlichkeit wird sichtbar werden. Jego chwała będzie widoczna. 2. Thessalonicher 1, Vers 10 lesen wir dazu. Jeszcze do tego przeczytamy drugi list do Tesaloniczan. Zweiter Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 10 wiersz. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym wśród wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Wenn Christus mit seinen Heiligen wiederkommt, gdy Chrystus ze swoimi świętymi ponownie przyjdzie na ziemię, dann wird die Anwesenheit der Heiligen auf dieser Erde mit Christus die Herrlichkeit Gottes widerstrahlen. Wtedy ta obecność wszystkich świętych razem z Chrystusem na tej ziemi będzie tą chwałę Chrystusową też odzwierciedlać. Die Menschen werden erkennen, das war doch der Sünder,
der neben Christus stand. Ludzie wtedy poznają, że ci grzesznicy tu na tej ziemi teraz z Chrystusem będą stali. Sie werden sich vielleicht an manche Sünden erinnern, die wir begangen haben. Może niektórzy będą nawet sobie przypominali nie jeden z grzechów, który ci ludzie popełnili. Aber davon ist dann nicht mehr die Rede. Ale tutaj o tym w ogóle nie ma mowy. Die Anwesenheit der Heiligen neben Christus. Ta obecność wszystkich świętych obok Chrystusa wird deutlich machen, was die Herrlichkeit Gottes tatsächlich bewirkt hat. Ona dobitnie to pokaże, co rzeczywiście chwała Boża tutaj sprawiła. Wir sind somit ein Dokument der Herrlichkeit Gottes. I tak, tym samym jesteśmy tym dokumentem tej chwały Bożej. Wir lesen jetzt die Verse 12 bis 14. I teraz przeczytajmy te wiersze od 12 do 14. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Der dritte Abschnitt, haben wir gesagt, ist mehr auf den Heiligen Geist ausgerichtet. Na początku mówiliśmy, że ten trzeci, teraz przeczytany urywek, bardziej jest skierowany na Ducha Świętego. Und ist zukunftsorientiert. I zorientowany na przyszłość. Es fällt auf, dass in den Versen 11 von uns die Rede ist. Na pewno zauważamy, że w tym wierszu 11 mowa jest o nas. Oder von wir. Und springt dann zu ihr in Vers 13. A następnie ten pisarz listu przechodzi do wy, określenia wy w wierszu 13. Also verlässt den Bereich des irdischen Volkes Gottes, was zunächst die Versammlung Gottes darstellte. A więc on opuszcza ten zakres tego ludu Bożego, który tworzył ten najpierw to zgromadzenie Boże. Und zeigt jetzt in dem weiteren Verlauf der Gedanken, dass die Nationen auch dazugehören, auch in den Segensbereich gekommen sind. I w dalszych wierszach pokazuje, że również narody zostały włączone w ten zakres błogosławieństwa. Denn sie hatten auf Christus gehofft, macht Vers 12b deutlich. Gdyż oni jako poganie usłyszeli o Chrystusie, o czym czytamy w drugiej połowie 12 wiersza. Der gläubige Überrest zur Zeit des Herrn Jesus hat auf den Messias gewartet. Ta wierząca resztka, ona będzie słuchała kiedyś Mesjasza Chrystusa. Sie hatten eine Berechtigung. Oni jako pochodzący z Żydów mają do tego prawo. Denn sie hatten Verheißungen. Gdyż to oni posiadali obietnice. Und wie war das mit uns in Polen? A jak sytuacja wyglądała z nami? In Deutschland? W Polsce, w Niemczech? Sehen wir mal in zweite Kapitel. Spójrzmy do drugiego rozdziału. Vers 12. 12 wiersz. Lies den Vers doch bitte mal. Efezjan, drugi rozdział, 12 wiersz. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Der Gnadenbereich wurde erweitert. Czyli ten zakres łaski został rozszerzony. Das ist diese wunderbare Gnadenzeit. To jest ten cudowny czas łaski. Und wie kam das? A jak do tego doszło? Indem auch ihr nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit.
Abyście i wy, którzy usłyszeliście to słowo prawdy, sie hatten also eine Botschaft gehört. Die oni, Menschen aus den Nationen hatten eine Botschaft gehört. A więc członkowie tych narodów usłyszeli poselstwo. Das war das wunderbare Evangelium der Gnade Gottes. A to chodzi o tą cudowną Ewangelię łaski Bożej. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Bo wiara pochodzi z głoszenia. Wer verkündigt? A kto głosi? Kapitel 2. Drugi rozdział. Vers 17. 17 wiersz. Lies bitte den Vers. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass er Jesus der Verkündiger ist. A więc z tego urywku jest dobitnie to jasne, że tym głoszącym jest Chrystus. Und er ist bis heute der Verkündiger. Er ist bis heute der Verkündiger. I on do dzisiaj jest tym głoszącym. Er tut es durch sein Wort, die Bibel. On czyni to poprzez swoje słowo, przez Biblię. Er tut es aber auch durch seine Knechte. Ale czyni to również poprzez swoich sług. Aber ist das nicht schön? Czy to nie jest piękne? Dass er selbst es tut. Że on to sam też osobiście czyni? Du mystik, verkündigst das Evangelium deinem Nachbarn. Ty trudzisz się i głosisz Ewangelię twojemu sąsiadowi. Aber Epheser 2, Vers 17 sagt. Ale Efezjan 2, rozdział 17, wiersz pokazuje nam, er kam und verkündigte. Że to on przyszedł i głosił. Es ist sein Werk. To w koniec końców jest jego dzieło. Wollen wir weitermachen? Czy chcielibyśmy dalej działać? Er macht weiter. Bo on działa dalej. Er verkündigt. On głosi. Was verkündigt er? Co on głosi? Was die Menschen wissen wollen? Czy to, co ludzie chcieliby wiedzieć? Nein. Nie. Was die Begeisterung der Menschen hervorruft, ist uninteressant. To, co wywołuje zainteresowanie ludzi, to nie jest dla niego interesujące. Paulus sagt in Galater 1, wenn er diesem Gedanken Raum geben würde, wäre er Christi Knecht nicht. Wenn Paulus sich nach dem Wunsch der Bevölkerung richten würde, dann wäre er nicht ein Knecht Christi. Gdyby Paweł przemawiał według życzenia tych słuchaczy, to nie byłby sługą Chrystusowym. Nein, er verkündigt das Wort der Wahrheit. Nie, on głosił słowo prawdy. Die Wahrheit. Prawdę. Dein Wort ist Wahrheit, sagt der Jesus. A Jezus powiedział, twoje słowo jest prawdą. In Johannes 17. Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Er ist die Wahrheit, Johannes 14. On jest prawdą, Jana 14 rozdział. Und es ist der Geist der Wahrheit nach 1. Johannes 4. I on jest tym duchem prawdy. Jest Johannes 4. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Ja, seine Person wird durch die Wirkung des Heiligen Geistes auf der Grundlage des Wortes Gottes lebendig. Tak, jego osoba poprzez działanie tego słowa i Ducha Świętego staje się żywą w naszych sercach. Und alles andere ist somit nicht Wahrheit. A wszystko inne obok niego nie jest prawdą. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej. Ja, es war das Wort der Wahrheit. Tak, tutaj jest słowo prawdy. Und es wird noch mit anderen Worten bezeichnet. Jeszcze innymi słowami jest określone. Das Evangelium eures Heils. Jako Ewangelia zbawienia waszego. Ja, aufgrund der Tatsache, dass wir die Wahrheit über uns und über Gott angenommen haben. Na podstawie tego, że my tą prawdę o nas samych i o Bogu przyjęliśmy, ist uns heil geworden. To dostąpiliśmy udziału tego zbawienia. Wenn wir die Wahrheit nicht annehmen, jeżeli tej prawdy nie przyjmujemy, ist es unmöglich, in den Himmel zu kommen. Jest to rzeczą niemożliwą, aby wejść do nieba. Das Wort der Wahrheit
To słowo prawdy wurde nicht nur gehört. Ono nie tylko było słyszane. Da geht einer 10 Jahre zu den Zusammenkünften der Gläubigen. Może ktoś chodzić 10 lat na zgromadzenia wierzących. Und ist immer noch nicht bekehrt. I dalej może nie być zbawionym. Ist das möglich? Czy jest to możliwe? Da arbeitet jemand im Auftrag des Herrn 3 Jahre. Ktoś może pracować w dziele Pana 3 lata. Und er muss sagen, a Pan musi powiedzieć, es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Dobrze by było, gdyby ci ludzie w ogóle się nie nawrócili. Nie narodzili, przepraszam. Ewig verloren. Wiecznie zginieni. Es reicht nicht, zuzuhören. Nie wystarcza tylko przysłuchiwać się. Nur zuhören ist auch der erste Punkt. Ale przysłuchiwanie się jest pierwszym ważnym punktem. Ohne den ersten Punkt gibt es den zweiten nicht. Bez tego pierwszego punktu nie zaistniałby drugi. Das zweite ist das Glauben. Bo drugim jest wiara. Das heißt aber nicht das verstandesmäßige Glauben. Ale to wcale nie oznacza, że to ma być wiara w naszym umyśle. Die Dämonen glauben und zittern. Bo demoni wierzą i drżą. Das verstandesmäßige Glauben bringt nicht weiter. Uwierzenie tylko naszym umysłem nie posunie nas ani krok dalej. Wir müssen mit dem Herzen glauben. Bo my musimy uwierzyć naszym sercem. Müssen mit dem Herzen ja sagen, Gott, du hast recht, wenn du mich verurteilst. Musimy w naszym sercu powiedzieć, tak, Boże, ty masz rację, jeżeli mnie teraz osądzasz. Ich nehme Zuflucht zu deiner Gnade. Ale ja chcę skorzystać z twojej łaski. Das ist Glaube. To jest wiara. Glaube hängt also mit der Annahme der Wahrheit zusammen. Wiara bardzo łączy się z przyjęciem prawdy. Und mit dem Beugen vor ihm. I z uniżeniem się przed nim. Nachdem geglaubt wurde, sind sie auch versiegelt worden. Po tym, jak oni uwierzyli, zostali zapieczętowani. Das ist auch wieder eine unendlich hohe Segnung. To też jest jedno z następnych nieskończenie wielkich błogosławieństw. Gott hat den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Bóg zesłał Ducha Świętego w serca nasze wołającego Abba, Ojcze. Dieser heilige Geist Gottes in uns macht uns die Beziehung zu dem ewigen Gott, der unser Vater geworden ist, deutlich. Ten mieszkający w nas Duch Święty uświadamia nam ten związek, w jaki zostaliśmy wprowadzeni z naszym Ojcem. Und dieser heilige Geist bleibt in uns. I ten Duch Święty trwa w nas. In aller Ewigkeit. Pozostanie z nami po całą wieczność. Es ist nicht nur ein Gast. On nie jest tutaj tylko w nas gościnnie. Sondern ein beständiger Bewohner unseres Körpers. Ale on jest stałym mieszkańcem naszego ciała. Gott selbst wohnt in dem Gläubigen. Bóg osobiście mieszka w wierzących. Zusätzlich macht dieser Begriff Versiegelung deutlich. Dodatkowo jeszcze mówiąc, to zapieczętowanie pokazuje dobitnie, dass wir Gott gehören. Że my należymy do Boga. Wir tragen das Siegel Gottes an uns und in uns. My tą pieczęć Bożą nosimy na sobie i w sobie. Dieser Heilige Geist ist zugleich auch das Unterpfand unseres Erbes. I ten Duch Święty jest tą rękojmią naszego dziedzictwa. Wir haben doch gesagt, dass wir gesegnet sind mit jeder geistigen Segnung. My mówiliśmy o tym, że jesteśmy ubłogosławieni każdym duchowym błogosławieństwem. Warum wird hier der Blick in die Zukunft noch mal geworfen? Dlaczego jeszcze raz nasze spojrzenia skierowane są na przyszłość? Ja, das Vollmaß dieses Segens werden wir erst in der Ewigkeit richtig genießen können. Dlatego, że pełną miarę tych błogosławieństw będziemy mogli kiedyś
wieczności w pełni z nich korzystać. Und damit hängt auch die Erlösung zusammen. I z tym łączy się również nasze odkupienie. Die Sohnschaft hat einen Endpunkt, eine volle Entfaltung. Synostwo ma też i końcowy punkt i pełnię swojego rozwoju osiąga. Die volle Entfaltung ist dann, wenn wir den Leib der Herrlichkeit bekommen. A pełnia tego rozwoju jest osiągnięta wtedy, gdy my otrzymamy te ciało chwalebne. Dann werden wir den erworbenen Besitz auch tatsächlich in vollen Zügen genießen. Wtedy te uzyskane błogosławieństwo w rzeczywistości w pełni będziemy mogli z niego korzystać. Und seine Herrlichkeit wird gepriesen werden. I jego chwałę będziemy mogli wysławiać. Das ist die Zielsetzung Gottes im Hinblick auf den Vorsatz. Taki jest cel Boży w związku z jego postanowieniem. In den nächsten Versen, die jetzt kommen, w następnych wierszach tego rozdziału zeigt Paulus, wir können gut zuhören. Paweł to pokazuje, że możemy dobrze się przysłuchiwać. Aber wenn du es mit dem Herzen verstehen willst, ale jeżeli ty chcesz to twoim sercem zrozumieć, dann musst du auf die Knie gehen. To musisz iść na kolana. Und Paulus selbst tat es. I Paweł też osobiście to uczynił. Für seine geliebten Epheser. I czynił to za swoich umiłowanych Efezjan. Damit sie das mit ganzem Herzen verstehen sollten. Po to, aby oni to całym swoim sercem potrafili zrozumieć. Damit sie so die Herrlichkeit Gottes erleben. Aby mogli w ten sposób tą chwałę Bożą przeżywać. Welch ein seliges Vollenden bei ihm zu sein. Jakież błogie zakończenie jego biegu. Keine in uns wohnende Sünde wird mehr da sein. W nas też i nie będzie już tego w nas mieszkającego grzechu. Keine Schwachheit. Nie będzie w nas żadnej słabości. Keine gestörte Beziehung unter Brüdern. Nie będzie już zakłóconych związków pomiędzy braćmi. Keine unterschiedlichen kirchlichen Wege. Nie będzie już różnorodnych dróg wewnątrz chrześcijaństwa. Nein, alle Augen werden Christus sehen. Nie, wszystkie oczy będą widziały tylko Chrystusa. Werden ganzen Herzen auf ihn ausgerichtet sein. I całe nasze serca będą tylko w pełni na niego skierowane. Und werden Gott preisen. I będziemy mogli Boga wysławiać. Für diesen ewigen Ratschluss seiner Liebe. Za te wieczne postanowienie jego miłości. Dass er Christus hoch erhoben hat. Że on tego Chrystusa tak wielce wywyższył. Und dass er dir und mir einen Platz neben ihm gegeben hat. I że tobie i mnie darował miejsce obok niego. Gepriesen sei sein Name. Niech będzie wysławiane jego imię. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Ku uwielbieniu chwały jego. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Ku uwielbieniu chwały jego. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Ku uwielbieniu chwały jego. Nichts für uns. Nic dla nas. Alles für ihn. Wszystko dla niego. Und wir werden die größte Glückseligkeit dabei empfinden. Ale my w tym będziemy też odczuwali największą błogość. Wir sehen ein wenig in das Herz unseres Gottes und Vaters. Mogliśmy troszeczkę tylko spojrzeć w serce Boga Ojca. Haben nur ein wenig gestreift diesen einen Satz. Mogliśmy tylko troszeczkę dotknąć to jedno zdanie. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, ihm die würdige Anbetung zu bringen. Że całej wieczności zabraknie, aby jemu te godne uwielbienie oddać. Sie wird ihm gebracht werden. Te uwielbienie, które jemu będzie przynoszone. Aus jedem Stamm, Sprache, Volk und Nation. Z każdego plemienia, z każdego narodu i z każdego języka. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Ku uwielbieniu chwały jego. Vom Herrn, geliebte Geschwister, wir wollen uns heute Nachmittag ein wenig mit dem ersten Kapitel des Epheserbriefes
beschäftigen, und zwar als Folgevortrag von letztem Jahr. Umiłowani bracia i siostry, chcielibyśmy się dzisiaj po południu zajmować pierwszym rozdziałem listu do Efezjan, a to mianowicie jako kontynuacja tego wykładu, który w zeszłym roku był przeze mnie tutaj głoszony. Im letzten Jahr haben wir uns mit den ersten 14 Versen beschäftigt. W zeszłym roku zajmowaliśmy się z tego pierwszego rozdziału pierwszymi 14 wierszami. Und wir wollen uns jetzt ab Vers 15 mit dem Text beschäftigen. A teraz zaczniemy zajmować się tym tekstem, począwszy od 15 wiersza. Wir lesen zunächst Vers 15. Najpierw przeczytajmy ten 15 wiersz. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Paulus war auf der zweiten Missionsreise in Ephesus gewesen. Paweł w trakcie drugiej podróży misyjnej przybył do Efezu. Er hatte nur wenig Zeit. Miał niewiele czasu. Er wurde gebeten, länger dort zu bleiben. Proszono go wprawdzie, aby dłużej tam pozostał. Doch er musste weiterziehen. Ale jednak on musiał pielgrzymować dalej. Apostelgeschichte 18 spricht davon. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, dokładnie to opisuje. Und wir finden in Apostelgeschichte 19 auf der dritten Missionsreise dann wieder in Ephesus. A w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich jest opisane, gdy on w trakcie trzeciej podróży misyjnej znowu przybył do Efezu. In Ephesus stand der große Tempel der Artemis. W Efezie stała ta wielka świątynia Artemidy. Und die Menschen waren somit den Götzen sehr ergeben. A wszyscy ludzie byli tam bardzo oddani temu bałwochwalstwu. Doch Paulus durfte drei Jahre unter ihnen weilen. A jednak Paweł przebywał wśród nich 3 lata. Das finden wir in Apostelgeschichte 20. O tym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Er bittet dort die Ältesten von Ephesus nach Milet herüberzukommen. I on prosi starszych z Efezu, aby przybyli do niego do Miletu. Und in ergreifenden Worten nimmt er Abschied von ihnen. I w wzruszających słowach żegna się z nimi. Somit können wir sagen, i tak, my możemy teraz powiedzieć, Paulus war wahrscheinlich an keinem Ort so lange wie in Ephesus. Że Paweł na żadnym innym miejscu tak długo nie przebywał, jak właśnie w mieście Efes. Als er jetzt den Epheserbrief schrieb, war er Gefangener in Rom. A gdy napisał ten list do Efezjan, to był już więźniem i przebywał w Rzymie. Das war die erste Gefangenschaft. To była ta pierwsze jego uwięzienie. Er ist wahrscheinlich danach noch mal frei geworden. Prawdopodobnie po tym jeszcze został na krótko wypuszczony, um dann erneut festgenommen zu werden, aby ponownie być uwięzionym und sein Leben dort zu lassen als Märtyrer. I położyć swoje życie w Rzymie jako męczennik. Obwohl auf der einen Seite der Herr ihm deutlich gemacht hat, dass er durch den Tod Gott verherrlichen sollte, pomimo tego, że Bóg mu w jasny sposób dał do zrozumienia, że on przez swoją męczeńską śmierć uczci Boga, beschäftigt er sich nicht mit seinem leiblichen Tod. To on nie zajmuje się w ogóle tutaj tematem swojej śmierci. Wie haben wir gesungen in der dritten Strophe? Tak jak żeśmy śpiewali w trzeciej zwrotce, lenke auch in dieser Stunde unsere Herzen, Herr, zu dir. Panie Jezu, pokieruj w tej godzinie nasze serca do Ciebie. Und das hat Paulus immer wieder zum Ausdruck gebracht vor Gott. I to Paweł właśnie ciągle na nowo wyrażał przed Bogiem. Und Gott hat die Gebete erhört. I Bóg te modlitwy wysłuchał. Völlig unabhängig von den Umständen schreibt er jetzt diesen Epheserbrief. I całkowicie niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdował, napisał teraz ten list do Efezjan. Er gibt uns
die tiefsten Gedanken Gottes wieder. I te najgłębsze myśli Boże teraz przekazuje nam. Dazu ist die Kenntnis Gottes und die Macht Gottes fähig. Do tego jest właśnie zdolna ta wiedza, czy mądrość Boża i moc Boża. Welch ein Trost für dich, der du vielleicht im Augenblick durch ganz schwierige Umstände zu gehen hast. O, jakaż to jest pociecha dla ciebie, gdy musisz teraz przechodzić przez bardzo trudne okoliczności. Der Römerbrief zeigt die Verantwortung des Menschen vor Gott. List do Rzymian pokazuje odpowiedzialność ludzi przed Bogiem. Er zeigt auch, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist. Pokazuje również, że człowiek jest beznadziejnie stracony, zgubiony. Und er zeigt, dass Gott eine Antwort gegeben hat in Gnaden. Ale również też pokazuje, że Bóg na to dał swoją odpowiedź w łasce. Gott hat eine Antwort gegeben im Blick auf die Sünden. Bóg dał odpowiedź w związku z grzechami. Und im Hinblick auf die Sünde, das böse Prinzip, was uns Menschen kennzeichnet. Ale również dał też odpowiedź na, w sprawie grzechu, czyli tego, tej złej zasady, jaka w nas mieszka. Der Schlüssel dazu ist der Glaube. Ale kluczem do tego jest wiara. Die Buße zu Gott. I pokuta do, przed Bogiem. Und das Prinzip ist die reine Gnade Gottes. Ale tutaj tą zasadą, tą pobudką do tego jest czysta łaska Boża. Im Epheserbrief sehen wir nichts im Hinblick auf die Verantwortung für die Ewigkeit. W liście do Efezjan niczego nie znajdujemy z tych rzeczy odpowiedzialności w obliczu tej wieczności. Da geht alles von Gott aus. Tu oglądamy, że wszystko pochodzi od Boga. Und endet in Gott. I kończy się też u Boga. Im Römerbrief befinden wir uns in der Zeit. W tym liście do Rzymian my znajdujemy się w obecnym czasie. Im Epheserbrief sind wir in der Ewigkeit. Ale w liście do Efezjan znajdujemy się w wieczności. Durchlaufen die Zeit. I tylko przechodzimy przez obecny czas. Und sind wieder in der Ewigkeit. I znowu wchodzimy do przyszłej wieczności. Wir können den Epheserbrief einteilen in die ersten drei lehrmäßigen Kapitel. Możemy ten list do Efezjan podzielić na pierwsze trzy rozdziały, które zawierają głębię nauki. Und in die drei praktischen Kapitel. I następne trzy bardzo praktyczne rozdziały. Das erste ist die Lehre. Na pierwszym miejscu jest przedstawiona nauka. Und wir sehen, dass unabhängig von den Umständen das Herz des Paulus sich erhebt. A my widzimy, że niezależnie od okoliczności, w jakich Paweł się znajduje, jego serce wznosi się w górę. Er kann sein ganzes Herz öffnen. I potrafił całe swoje serce otworzyć. Er kann die Epheser ansprechen als heilige und treue. On mógł tutaj zwrócić się do Efezjan jako do świętych i do wiernych. Er sieht sie als solche in Christus. I takowych on ich widzi w Chrystusie. Das ist unsere vollkommene Stellung, die wir aus Gnaden bekommen haben. A to jest właśnie opis naszego doskonałego stanowiska, które z łaski otrzymaliśmy. Es ist aber auch zugleich ein Zeugnis davon, dass die Epheser in einem sehr guten Zustand waren. Ale to również jest świadectwem tego, że Efezjanie znajdowali się w bardzo dobrym stanie duchowym. Denn sonst hätte er sie nicht als heilige und treue angesprochen. Bo inaczej nie zwróciłby się do nich jako do świętych i do wiernych. Das ist zugleich auch ein Hinweis für uns. A to jednocześnie jest też wskazówką dla nas. Wenn wir in eine vollkommene Stellung gebracht worden sind, jeżeli jesteśmy przeniesieni w stanowisko doskonałe, dann sollten wir auch entsprechend dieser vollkommenen Stellung leben.
To też i powinniśmy odpowiednio do tego stanowiska doskonale żyć. Die Verse 3 bis 14 sind ein Satz. Te wiersze od 3 do 14 to jest praktycznie jedno zdanie. Und wir haben gesehen in dem vergangenen Jahr, dass es im Grunde genommen ein Lobpreis ist. I w zeszłym roku już o tym żeśmy wspominali, że zasadniczo jest to pieśń pochwalna. Paulus hat den Ratschluss Gottes vor seinem Herzen. Paweł teraz ogląda w swoim sercu całe postanowienie Boże. Und da zerfließt sein Herz förmlich in Lob, Dank und Anbetung. I jego serce rozpływa się dosłownie w chwale i w uwielbieniu i w dziękczynieniu. Der 14. Vers endet mit dem Zusatz zum Preise seiner Herrlichkeit. A 14. wiersz kończy się właśnie tymi słowami ku uwielbieniu chwały Jego. Diesen Zusatz haben wir ähnlich in Vers 6. Takie zdanie znajdujemy podobnie zapisane w wierszu 6. Und haben ihn nochmal in Vers 12. I ponownie pojawia się w wierszu 12. Wir können also diesen einen Satz in drei Abschnitte unterteilen. A więc możemy to jedno miejsce podzielić na 3 urywki. Und gewisse Schwerpunkte zuordnen. I odpowiednie ważne rzeczy przyporządkować do nich. In den ersten Teil ist Gott der Vater, der Handelnde. W pierwszej części to Bóg Ojciec jest tym, który działa. In dem nächsten Teil ist der Jesus, der Handelnde. W drugiej części to Pan Jezus jest tym, który działa. Und im dritten Teil ist mehr der Heilige Geist, der vor uns gestellt wird. A w trzeciej części bardziej tutaj nam jest przedstawiony Duch Święty. Wir können das auch auf eine zeitliche Schiene setzen. Możemy również i przenieść to na taki wykres czasowy. Der erste Teil ist mehr in die Vergangenheit gerichtet. Ten pierwszy okres czasu skierowany jest na przeszłość. Der zweite mehr in die Gegenwart. Druga część bardziej dotyczy teraźniejszości. Und der dritte mehr in die Zukunft. A trzecia część bardziej dotyczy przyszłości. So eine Einteilung ist schon mal hilfreich. Tego rodzaju podział już z pewnością jest bardzo pomocny. Und doch ist sie nicht inspiriert. A jednak nie jest to inspirowane. Ist somit nicht vollkommen. I w ten sam sposób nie jest samo w sobie doskonałe. Denn eine Gliederung ist immer scharf. Scharf? Scharf, ja. Gdyż tego rodzaju podziały zawsze są ostro robione. Sie grenzt ganz klar ab. One bardzo jasno dzielą, rozgraniczają. Das können wir auf der einen Seite in diesem Einsatz nachvollziehen. My z jednej strony tutaj w tym jednym zdaniu od 3 do 14 możemy rzeczywiście tak stwierdzić. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Gedanken überfließen von einem Punkt in den nächsten. Ale z drugiej strony z pewnością zauważymy, że myśli przebiegają, przepływają z jednego punktu do drugiego płynnie. Wir wollen jetzt diese Verse 3 bis 14 noch einmal überfliegen. I jeszcze raz spójrzmy na te wiersze od 3 do 14 w skrócie. Wir sehen, dass Gott und den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preist. Widzimy tutaj, że on Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa wysławia. Der Jesus wird hier als Mensch gesehen. I tu w tym miejscu Pan Jezus jest oglądany jako człowiek. Und als Mensch hat einen Gott über sich. I naturalnie jako człowiek on ma nad sobą Boga. Paulus zeigt, dass wir gesegnet sind mit jeder geistigen Segnung in den himmlischen Örtern. Paweł pokazuje, że my jesteśmy pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem w tych niebiańskich miejscach. Und dieser Segen ist Eigentum jedes einzelnen Gläubigen. I tego rodzaju błogosławieństwo jest własnością każdego pojedynczego wierzącego. Er wird ihm zugerechnet mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt.
i zostaje mu przyporządkowane w momencie jego nowonarodzenia. Paulus hat hier also den einzelnen Gläubigen vor sich. A więc Paweł tutaj ma przed sobą wszystkich pojedynczych wierzących. Im Gegensatz zu dem ersten Korintherbrief, wo er die Versammlung Gottes anspricht. W przeciwieństwie do pierwszego listu do Koryntian, w którym on zwraca się do całego zgromadzenia. Diese persönliche Seite haben wir fast durchgehend im ersten Kapitel. I ta osobista strona, to zwracanie się osobiste jest prawie, że przez cały ten pierwszy rozdział kontynuowane. Dann zeigt in Vers 4, dass wir heilig und untadelig sein sollen vor ihm in Liebe. I następnie w wierszu czwartym on nam pokazuje, że my powinniśmy być święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Das ist die Zielsetzung, die Gott definiert hat im Ratschluss in der Ewigkeit. To jest właśnie ten cel i ten kierunek, który Bóg zdefiniował w swoim postanowieniu przed wiecznością. Sie beinhaltet das neue Leben. I to zawiera w sobie nowe życie. In Vers 5 spricht von der Sohnschaft. W piątym wierszu mówi on o synostwie. Wir haben also nicht nur neues Leben bekommen. A więc my nie tylko otrzymaliśmy nowe życie, sondern wir sind auch in eine wunderbare Stellung. Ale również zostaliśmy przeniesieni w cudowne stanowisko. Das Ganze hat nichts mit dem Menschen zu tun, sondern basiert ausschließlich auf dem unumschränkten Willen Gottes. Ale to wszystko nie związane jest z człowiekiem albo jego wolą, ale tylko i wyłącznie z niezawisłą i nieograniczoną wolą Bożą. Die Herrlichkeit seiner Gnade ist nie größer hervorgestrahlt wie dadurch. Właśnie chwała Jego łaski nigdy więcej nie promieniowała wspanialej, jak właśnie tutaj przez ten, przez te wiersze. Um uns aber in diese Position und in das neue Leben zu bringen, gab es ein Mittel. Aby nas do tej wzniosłej pozycji i do nowego życia przenieść, był potrzebny jeden zasadniczy środek do tego. Das war die Begnadigung in dem Geliebten, Vers 6. To właśnie było to ułaskawienie w tym umiłowanym. Wir mussten auch die Vergebung unserer Sünden haben, Vers 7. I w wierszu 7 oglądamy, że musieliśmy również otrzymać odpuszczenie naszych grzechów. Der ganze Reichtum der Gnade Gottes hat uns erfasst. I całe bogactwo tej łaski Bożej objęło nas. Es ist in seinem Ratschluss, dass uns auch die Weisheit gegeben hat, seinen Ratschluss zu erkennen. To było też i w jego łasce możliwe, abyśmy otrzymali tą umiejętność pojęcia tej łaski, jaka nam została darowana. Das zeigt Vers 8. To pokazuje nam wiersz 8. Vers 9 zeigt, dass Gott sich offenbart hat, seinen Ratschluss offenbart hat. Wiersz 9 pisze o tym, że Bóg całe swoje postanowienie nam przedstawił. Und zeigt uns in Vers 10, dass etwas vorhat mit dieser Erde. I pokazuje w wierszu 10, że ma określone zamiary z tą ziemią. Er möchte einmal alles unter die Herrschaft des Herrn Jesus Christus bringen. On chce kiedyś wszystko podstawić pod panowanie Pana Jezusa Chrystusa. Sei es das irdische oder sei es das himmlische. Zarówno w zakresie ziemskim, jak też i wszystko w zakresie niebiańskim. Der Mensch sollte herrschen. Człowiek miał panować. Er hat es verwirkt durch die Sünde. Ale on nie spełnił tego zadania z powodu upadku w grzech. Gott gibt seinen Ratschluss nie auf. Ale Bóg nigdy nie rezygnuje ze swojego postanowienia. Er realisiert es durch den zweiten Menschen, durch den Menschen vom Himmel. A zrealizuje to przez drugiego człowieka, tego człowieka z niebia. Vers 11 zeigt uns dann, dass Christus dieses Erbteil nicht alleine
ergreifen wird, sondern die Gläubigen mit ihm. I wiersz 11 pokazuje, że Chrystus to dziedzictwo nie obejmie samotnie, tylko wszyscy wierzący razem z nim. Angesichts dieser Herrlichkeit, die sich auf der Erde entfalten wird, ist wieder Paulus derjenige, der in einen Lobpreis ausbricht. I w obliczu tej chwały, jaka kiedyś na tej ziemi się rozprzestrzeni, to apostoł Paweł jest tak tym przepełniony, że w tej jego chwała wypływa w tej pieśni pochwalnej. In Vers 12 zeigt dann, dass sie das Wort gehört haben, geglaubt haben und versiegelt worden sind durch den Heiligen Geist. I tutaj wiersz 12 pokazuje, że oni usłyszeli, uwierzyli i zostali zapieczętowani przez Ducha Świętego. Und in Vers 14 zeigt dann, a w 14 wierszu pokazuje, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes gewissermaßen schon ein Pfand für die Herrlichkeit zukünftiger Tage ist. Że to zamieszkanie tego Ducha Świętego jest właśnie tą rękojmią tego przyszłego dziedzictwa. Also, hat den ganzen Ratschluss Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit vor seinem Herzen. A więc on całe te postanowienie Boże od przeszłej wieczności do przyszłej wieczności miał zobrazowane w swoim sercu. Ist deshalb voll des Lobes, des Dankes und der Anbetung Gott gegenüber. I dlatego serce jego opływało tym dziękczynieniem i chwałą w stosunku do Boga. Er hat die Herrlichkeit des Vaterhauses vor sich gehabt. On tą chwałę ojcowską miał przed sobą. Und er hat die Herrlichkeit auf dieser Erde vor sich gehabt. Ale również też i tą chwałę tej ziemi miał przed sobą. Und jetzt kommt der neue Abschnitt, wo wir den ersten Vers gelesen haben. I teraz następuje nowy urywek, z którego przeczytaliśmy pierwszy, 15 wiersz. Es ist also eine Schlussfolgerung aus diesem Lobpreis. A więc jest to wniosek wynikający z tej pieśni pochwalnej. Wir können auch sagen, hier haben wir ein Gebet. Możemy powiedzieć, że tutaj mamy przed sobą modlitwę. Obwohl er zunächst gar nicht von einem Gebet spricht. Naturalnie na początku nikt tutaj nie mówi o tym, że to jest modlitwa. Aber der Schwerpunkt der Verse 15 bis 23 stellt ein Gebet dar. Ale w tych wierszach od 15 do 23 zasadniczo można zobaczyć modlitwę. Es werden uns Gebetsanliegen vorgestellt. I jako przedmiot modlitwy zostało nam tutaj to przedstawione. Dieses Gebet ist an Gott gerichtet. Ta modlitwa została skierowana do Boga. In Kapitel 3 haben wir auch ein Gebet. W trzecim rozdziale też oglądamy modlitwę. In Vers 14 spricht er davon und den folgenden Versen. W wierszach 14 i następne wiersze o tym właśnie mówi. Das Gebet ist an den Vater gerichtet. I ta modlitwa jest do Ojca skierowana. Das Kennzeichen in Kapitel 3 ist die Liebe. A znakiem szczególnym trzeciego rozdziału jest miłość. Und das Kennzeichen hier in unserem Kapitel ist die Herrlichkeit Gottes, seine Macht und Kraftentfaltung. Ale znakiem charakterystycznym w naszym pierwszym rozdziale to jest chwała i wspaniałość i rozwój jego mocy Bożej. Er hatte von ihrem Glauben gehört. Czytaliśmy, że on usłyszał o ich wierze. Es waren sicherlich drei Jahre, mindestens drei Jahre vergangen, seitdem er bei ihnen war. Z pewnością minęło już około 3 lata, gdy on u nich był. Und er hat sich weiter interessiert für das geistliche Wohl der Epheser. Ale on dalej interesował się tym duchowym powodzeniem serc Efezjan. Es waren viele hundert Kilometer zwischen Ephesus und Rom. Viele hundert Kilometer. To było wiele setek kilometrów pomiędzy Efezem a Rzymem. Und die Kunde war zu ihm gekommen. A jednak wieść o nich dotarła do niego.
Wir fragen uns, welche Kunde kommt an unser Ohr? I teraz możemy samych siebie zapytać, jakiego rodzaju wieści dochodzą do naszych uszu? Welche Kunde kommt an unser Herz? Jakie wieści wnikają w nasze serce? Haben wir ein lebhaftes Interesse an dem geistigen Wohl des Volkes Gottes? Czy mamy żywe zainteresowanie tym dobrym stanem i dobrym powodzeniem się całego ludu Bożego? Paulus hätte gut sagen können, ich habe so viel mit mir selbst zu tun, ich kann nicht mehr. Paweł mógł powiedzieć o samym sobie, że ja tak bardzo w moim życiu zajmowałem się samym sobą, że już teraz więcej nie potrafię się samym sobą zajmować. Nein, das tut er nicht. Nie, on tak nie powiedział. Was hatte er gehört? Co on wtedy usłyszał? Er hatte von dem Glauben an den Herrn Jesus gehört. On usłyszał o wierze ich w Pana Jezusa. Der Glaube erschließt die ganze unsichtbare Welt. Ta wiara obejmuje cały niewidzialny świat. Und macht das zukünftige gegenwartsnah. I to, co jest przyszłe, bardzo nam przybliża, aby stało się dla nas namacalne w teraźniejszości. Also, die Epheser waren nicht nur gläubig, dass sie einmal mit ihren Sünden zu dem Herrn Jesus gekommen sind. A więc Efezjanie to nie byli tylko ludzie, którzy kiedyś stali się wierzącymi poprzez to, że przyszli ze swoimi grzechami do Pana Jezusa im Glauben angenommen haben. I przyjęli Go we wierze. Nein, sie lebten im Glauben. Nie byli to ludzie, którzy żyli we wierze. Es waren glaubende Menschen. Byli to ludzie wierzący. Der Glaube hat darüber hinaus einen Mittelpunkt, einen Ankerpunkt. Ta wiara ma zawsze taki centralny punkt, o który się może zaczepić jak kotwica. Das ist Jesus Christus, der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes. Tym punktem jest Jezus Chrystus jako te centrum wszystkich postanowień Bożych. Dieser Glaube war in ihnen. I ta wiara była w nich. Er fand seine praktische Darstellung in ihrem Leben. I ona znalazła również i swoje praktyczne zobrazowanie w ich życiu. Und dann kommt neben dem Glauben ein zweiter Punkt. I teraz pojawia się oprócz tej wiary drugi punkt. Die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Ta miłość, którą oni mieli do wszystkich świętych. Das ist ein gewaltiges Wort. Jest to naprawdę potężne słowo. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass die Reihenfolge so ist. I to też nie jest przypadkowe, że kolejność tutaj jest w tym wierszu taka. Erst kommt der Glaube. Że najpierw wymieniona jest wiara. Der erschließt uns den Ratschluss Gottes. Która obejmuje całe postanowienie Boże. Dann sehen wir ein Meer göttlicher Liebe und göttlichen Lichtes. Dann sehen wir in ein Meer von göttlichem Licht und göttlicher Liebe. A następnie oglądamy morze Bożej miłości i Bożej światłości. Und dann fließt das über zur Liebe untereinander. I wszystko to teraz zaczyna wypływać w postaci miłości między nimi. Römer 5 spricht davon, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. List do Rzymian, 5 rozdział, pokazuje, że miłość Boża została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Das ist bei der Wiedergeburt der Fall. Tak stało się w momencie nowego narodzenia. Diese Liebe bleibt auch in uns. I ta miłość dalej pozostaje w nas. Aber hier bei den Ephesern kam sie sichtbarlich zum Ausdruck. Ale tu w przypadku tych Efezjan ona w widoczny sposób się objawiła. Und es war Liebe zu allen Heiligen. I ona była tą miłością do wszystkich świętych. Wenn wir den Kolosserbrief dazu nehmen. Do tego też i otworzymy list do Kolosan. Dann sehen wir in Kapitel 1 Vers 4, dass dieses schöne Zeugnis auch den Kolossern ausgestellt werden konnte.
I tu widzimy w czwartym wierszu, że takie piękne świadectwo mogło być wystawione również i Kolosanom. Und wenn wir den Philemonbrief aufschlagen, a gdy otworzymy również list do Filemona, dann sehen wir in Vers 5 auch, dass Liebe und Glauben bei ihm vorhanden war und dass das zu allen ausströmte. I też tutaj w piątym wierszu możemy oglądać, że miłość i wiara u nich była obecna, która opływała teraz w miłość do wszystkich świętych. Wir sehen hier in Philemon 1, Vers 5 auch wieder die Verknüpfung zwischen Glaube und Liebe. I tu w tym piątym wierszu listu do Filemona widzimy połączenie pomiędzy miłością i wiarą. Waren das alles ideale Menschen in Ephesus? Czy wszyscy w Efezie byli idealnymi ludźmi? Ohne Schwachheiten? Bez jakichkolwiek słabości? Ohne Eigenarten? Nie mający każdy swoje własne słabości? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja mógłbym sobie tak to przynajmniej wyobrazić. Da waren junge und alte. Byli tam wśród nich młodzi i starsi. Da waren Männer und Frauen. Byli wśród nich mężczyźni i niewiasty. Und doch kann Paulus sagen, Liebe zu allen Heiligen. A jednak apostoł Paweł mógł powiedzieć, mający miłość do wszystkich świętych. Da waren Kinder in Christo. Byli wśród nich dzieci w Chrystusie. Da waren Jugendliche in Christo. Byli wśród nich młodzieńcy w Chrystusie. Da waren Väter in Christo. Byli wśród nich ojcowie w Chrystusie. Und trotzdem Liebe zu allen Heiligen. A pomimo tego cechowała ich miłość do wszystkich świętych. Wenn man den Glauben betätigt, jeżeli zacznie wiara być czynna, erschließt sich das Herz Gottes. To wtedy ona obejmuje serce Boże. Und dann ist jedes menschliche Herz zu klein. I wtedy okazuje się, że wszelkie ludzkie serce staje się tak malutkie, um diese Liebe Gottes aufzunehmen. Że nie jest w stanie objąć tej miłości Bożej. Die Liebe fließt einfach durch die einzelnen Körper und Seelen hindurch zu anderen hin. I w ten sposób miłość Boża poprzez serca i ciała tych wierzących przepływa albo opływa i na innych spływa. Er sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken. I on tutaj napisał, że ja nie ustaję za was prosić. Das ist die Beständigkeit. Dziękować, przepraszam, nie prosić, tylko dziękować. Jest to wytrwałość. Wir sehen etwas, da tut ein Bruder einen guten Dienst. Widzimy na przykład, że jeden z braci wykonuje dobrą służbę. Er kümmert sich um die Kinder, hält Sonntagsschule. I na przykład troszczy się o dzieci i jest nauczycielem w szkółce niedzielnej. Und wir danken dem Herrn vielleicht dafür. I może nawet Panu dziękujemy za to. Das tun wir einmal. Czynimy tak raz. Und dann wissen wir, das läuft ja, nicht? I potem wiemy, że wszystko biegnie swoim biegiem. Nicht so Paulus. Ale nie tak było w przypadku Pawła. Paulus dankte immer wieder, immer wieder. Paweł ciągle na nowo dziękował za nich. Wenn man den Ratschluss Gottes vor dem Herzen hat, dann sieht man nicht die Schwächen des Einzelnen. Jeżeli całe postanowienie Boże mamy przed swoim sercem, to wtedy nie będziemy widzieli słabości poszczególnych wierzących. Dann hat man im Ratschluss Gottes gelernt, dass wir angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten. Ale wtedy w całym tym postanowieniu Bożym zauważymy, że zostaliśmy uczynieni przyjemnymi w tym umiłowanym. Und deshalb blieb er dabei und dankte ständig. I dlatego on nie ustaje ciągle za nich dziękować. Doch dann dreht er den Gedanken. Ale później on teraz przemienia tą myśl. Er dankt nicht nur Gott, on nie tylko dziękuje Bogu, sondern er bittet auch für die Epheser. Ale również zaczyna prosić za Efezjanami. Warum das denn? Dlaczego akurat tak?
Es waren doch heilige und treue in Christo. Byli tam przecież wśród oni byli przecież świętymi i wiernymi w Chrystusie. Sie waren auf einem sehr hohen geistigen Niveau. I znajdowali się na bardzo wysokim duchowym poziomie. Und doch betet er. Er ist ein Bittender. Jednak on zaczyna prosić i jest proszącym za nimi. Was ist die Zielsetzung? I jaki jest cel tego? Er wendet sich an Gott, wie Vers 17 sagt. Jetzt müssen wir erstmal Vers 16 und 17 lesen. I teraz musimy przeczytać ten 16 i 17 wiersz. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Wir sehen also in Vers 17, dass er sich an den Gott unseres Herrn Jesus Christus wendet. A więc widzimy w 17 wierszu, że on zwraca się do Boga Pana naszego Jezusa Chrystusa. Das erinnert uns wieder daran, dass der Jesus hier als Mensch gesehen wird. To przypomina nam o tym, że tutaj Pan Jezus oglądany jest jako człowiek. Er betitelt Gott als den Vater der Herrlichkeit. I on określa Boga jako tego Ojca chwały. Vater bedeutet hier Ursprung. Ojciec w tym miejscu znaczy źródło, początek. Wenn Gott sich offenbart, dann ist das immer mit Herrlichkeit verbunden. Jeśli Bóg samego siebie objawia, to zawsze jest to połączone z chwałą. Wenn der Mensch sich offenbart, jeśli człowiek siebie objawia, dann ist das immer mit Schwachheit verbunden. To zawsze jest to połączone ze słabością. Das wissen wir. Wiemy o tym. Aber wir wenden uns auf Gott zu. Ale my kierujmy się do Boga. Und da sehen wir Offenbarung göttlicher Herrlichkeiten, göttlicher Vollkommenheiten. I wtedy będziemy oglądali objawienie boskiej chwały i doskonałości. Er bittet jetzt in Vers 17 um zwei Punkte. Prosi w tym wierszu 17 o dwa punkty. Er bittet um den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. On prosi o ducha mądrości i objawienie ku poznaniu Jego. Offenbarung ist das, was Gott uns Menschen gegeben hat. Objawienie to jest to, co Bóg nam ludziom darował. Offenbarung ist das, was Gott seinen heiligen Aposteln und Propheten gegeben hat. Objawienie to jest to, co Bóg swoim świętym apostołom darował. Was sie dann inspiriert niedergeschrieben haben oder auch gesagt haben. I wszystko to, co oni inspirowani przez Boga zapisali albo też i powiedzieli. Nach Kolosser 1, Vers 25 ist die Heilige Schrift abgeschlossen worden durch den Dienst des Paulus. Według Kolosan, pierwszy rozdział, 25 wiersz, Pismo Święte zostało zakończone poprzez wykonaną służbę apostoła Pawła. Wenn Paulus also jetzt um die Offenbarung bittet, a więc jeżeli Paweł teraz prosi o objawienie, dann möchte er, dass die Epheser die Offenbarung Gottes, die er geschenkt hat, verstehen sollen. To on chce, aby Efezjanie, którzy otrzymali to objawienie Boże, rozumieli teraz. Und zwar kommt dann eine zweite Seite hinzu. A mianowicie druga rzecz tutaj jest dołączona jeszcze. Geist der Weisheit. Ducha mądrości. Die Offenbarung führt zur Weisheit. Objawienie prowadzi do mądrości. Dann haben wir die Fähigkeit in der jeweiligen Situation das Gott wohlgefällige zu tun. Że wtedy będziemy mieli w konkretnej sytuacji tą zdolność i mądrość uczynić to, w czym Bóg by znalazł swoje upodobanie. Die Offenbarung kommt also von Gott auf uns zu. A więc to objawienie jest darowane nam przez Boga. Und wir sollen die Weisheit weitergeben. A my w mądrości powinniśmy je dalej przekazywać. Es geht hier um den Geist der Offenbarung, der Weisheit und Offenbarung. Chodzi tutaj o te objawienie i o ducha mądrości. Es ist nicht direkt der Heilige Geist.
Nie jest tutaj mowa bezpośrednio o Duchu Świętym. Den besaßen sie ja. Bo przecież oni go posiadali. Dafür brauchte Paulus nicht zu beten. O to przecież Paweł nie musiał się modlić. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt das zum Beispiel. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 wiersz dobitnie o tym mówi. Aber dieser Heilige Geist in ihnen sollte sich als Geist der Weisheit und Offenbarung in ihrem praktischen Leben erzeigen. Ale ten w nich mieszkający duch miał się objawić w ich życiu jako ten duch mądrości i objawienia. Es ist die Erkenntnis seiner selbst. Jest to poznanie jego samego. Das ist die Erkenntnis Gottes. Takie jest poznanie Boże. Doch sie hat einen Zentralpunkt. Ale to poznanie Boże ma jeden punkt centralny. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Gdyż upodobało się, aby w nim zamieszkała pełnia. Wollen noch mal eben den Vers aufschlagen aus Kolosser. List do Kolosan, otworzymy. Noch einen anderen Vers. Kolosser 1, Vers 15. Pierwszy rozdział, 15 wiersz. Kolosan, pierwszy rozdział, 15 wiersz. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Also wir sehen in dem Herrn Jesus die Herrlichkeit Gottes. A więc my widzimy w Panu Jezusie chwałę Bożą. Wir brauchen also Offenbarung Gottes und Weisheit Gottes. A więc my potrzebujemy objawienie Boże i mądrość Bożą. Wir brauchen auch in Vers 18 und 19 noch mehr. Ale w tych wierszach 18 i 19 pokazane jest, że potrzebujemy jeszcze czegoś więcej. Wir lesen noch mal Vers 18 und 19. Przeczytamy te wiersze. Efezjan, pierwszy rozdział, 18-19 wiersz. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Er bittet also um erleuchtete Augen des Herzens. A więc on prosi o oświecone oczy serca. Es gibt viele Dinge, die wir mit unseren leiblichen Augen sehen können. Jest wiele rzeczy, które możemy oglądać naszymi cielesnymi oczami. Aber daran denkt er nicht. Ale o tych rzeczach on tutaj nie myśli. Sondern er denkt an die Augen des Herzens. Ale on teraz myśli o oczach serca. Und die Augen des Herzens sehen viel mehr als die Augen des Leibes. A oczy serca widzą o wiele więcej niż oczy cielesne. Sie erfassen alles das, was der Glaube erfasst. One obejmują, czy widzą wszystko to, co wiara widzi. Das Herz ist ja die Zentrale des Willens und der Zuneigung. A pod pojęciem serce należy rozumieć tą centralę naszej woli i naszych skłonności. Wir müssen also unseren Willen und unsere Zuneigung durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes auf einen Punkt ausrichten lassen. A więc musimy naszą wolę i nasze decyzje kierować do tego jednego punktu, aby były kierowane przez Ducha Świętego. Und dieser Punkt umfasst drei Einzelpunkte. A ten punkt zawiera w sobie trzy pojedyncze, poszczególne punkty. Die Hoffnung seiner Berufung. Mianowicie nadzieję powołania Jego. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Następnie bogactwo chwały w dziedzictwie Jego. Und die überragende Größe seiner Kraft. Ale również też i nadzwyczajną wielkość mocy Jego. Zuerst ist es also die Hoffnung seiner Berufung. A więc najpierw oglądamy nadzieję powołania ich. Es ist nicht unsere Berufung, es ist seine Berufung.
To nie jest nasze powołanie, to jest Jego powołanie. Es ist die Berufung, die Gott uns zugedacht hat. Jest to powołanie, którym Bóg, które Bóg przewidział dla nas. Und damit kommt auf die Verse 3 bis 7 zu sprechen. I tym samym on tutaj wraca myślą do tych wierszy od 3 do 7. Dass wir also neues Leben haben. Mianowicie to, że my posiadamy nowe życie. Dass wir in eine wunderbare Stellung, die der Sohnschaft versetzt worden sind. Że my zostaliśmy przeniesieni w cudowne stanowisko synostwa. Dass wir angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten. I że zostaliśmy uczynieni przyjemnymi w tym umiłowanym. Im Ratschluss Gottes hat Gott für uns das so festgelegt. W swoim postanowieniu Bożym Bóg w stosunku do, dla nas to postanowił. Warum heißt es hier Hoffnung? Dlaczego tutaj jest napisane nadzieja? Weil das Vollständige noch nicht gekommen ist. Dlatego, że to, co jest doskonałe, jeszcze nie nastało. Es findet gewissermaßen seinen Abschluss, wenn wir völlig frei von Schwachheit und Sünde sind. I swoje dokończenie znajdzie wtedy, gdy już w pełni będziemy wolni od naszych słabości. Welch eine gewaltige Zukunft liegt vor uns. Jakaż potężna przyszłość znajduje się przed nami. Und wir dürfen jetzt schon dieses neue Leben genießen. Ale my możemy już teraz korzystać z tego nowego życia, was ganz neue Bedürfnisse hat. Tego nowego, które ma całkiem nowe potrzeby. Neue Beweggründe, neue Inhalte, neue Zielsetzungen. Nowe pobudki działania, nowe treści i nowe kierunki działania. Dann zeigt uns, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Następnie on nam tutaj pokazuje te bogactwo chwały i jak które jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Damit kommen wir auf die Verse 10 bis 11 zurück. I tym określeniem możemy teraz określić wiersze od 10 do 11. Wo wir im zukünftigen tausendjährigen Reich die Herrschaft Christi sehen. Pod którymi możemy oglądać te przyszłe panowanie Chrystusa w tysiącletnim królestwie. Er wird den Vorrang einnehmen. On zajmie te przednie stanowisko. Aber das großartige ist, dass du und ich neben Christus stehen dürfen. Ale to, co jest takie wspaniałe, to jest to, że ty i ja będziemy mogli stać obok Chrystusa. Und dass du und ich neben Christus stehen. A to, że ty i ja będziemy stali obok Chrystusa, ist eine Darstellung seiner Herrlichkeit. To jest właśnie zobrazowanie Jego chwały. 2. Thessalonicher 1, Vers 10 wollen wir dazu lesen. Do tego chcielibyśmy przeczytać drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 10 wiersz. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Pierwszy rozdział, 10 wiersz, drugi list do Tesaloniczan. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym wśród wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Also die eine Herrlichkeit ist in der Herrlichkeit des Vaterhauses. A więc jedna chwała to jest chwała tego domu ojcowskiego. Und die andere wird sich auf dieser Erde darstellen. Ale druga będzie tutaj zobrazowana na tej ziemi. Welcher der Reichtum der Herrlichkeit. Ist das nicht gewaltig? Która jest udziałem chwały Jego. Czyż nie jest to potężna rzecz? Der Reichtum seiner Gnade, den haben wir in Vers 7 vor uns gehabt. Bogactwo Jego łaski oglądaliśmy w 7 wierszu. Und der Reichtum seiner Herrlichkeit steht jetzt vor uns, wenn wir im tausendjährigen Reich mit Christus regieren. Ale bogactwo chwały Jego teraz z nami zobrazowane jest w tym 18 wierszu,
gdy my już razem z Chrystusem znajdziemy się w tym tysiącletnim królestwie. Jetzt kommt das dritte Gebetsanliegen. I teraz następuje trzecia rzecz jako przedmiot jego modlitwy. Wir brauchen Kraft, um diese Dinge tatsächlich genießen zu können und in diese Dinge hineinzukommen. My rzeczywiście potrzebujemy siły, aby korzystać z tych rzeczy i wniknąć w nie. Und das ist ein ganz wichtiges Element in diesem Abschnitt. I to jest bardzo ważny element tego przeczytanego urywku. Paulus wusste, ich kann Ihnen etwas vorstellen. Paweł wiedział, że ja mogę im teraz coś przedstawiać. Aber der Herr kann nur die Herzen aufschließen. Ale Pan tylko jest w stanie otworzyć ich serca. Dass das von dem Kopf in das Herz hineingeht. Aby to, co głowa przyjęła, mogło wniknąć do serca. Haben wir das nicht im Lied zum Ausdruck gebracht? Czy my tego też i nie wyrażaliśmy w naszej pieśni na początku? Haben wir das nicht im Gebet formuliert? Czy również tego nie sformułowaliśmy w słowach modlitwy na początku? Wir sehen manchmal unsere Schwachheit. O, my czasami widzimy naszą słabość. Wissen, dass wir nur eine kleine Kraft haben. Wiemy dobrze o tym, że mamy tak niewielką siłę. Aber Gottes Wort zeigt uns hier, es gibt eine Kraft. Ale Słowo Boże nam tutaj pokazuje, że jest taka moc. Sie ist auf dich ausgerichtet. Która jest na ciebie skierowana. Nicht eine Kraft der Zerstörung. Nie jest to moc, która jest mocą ku burzeniu. Sondern eine Kraft, die die ganze Fülle der Herrlichkeit dir deutlich machen will und dich in diese versetzen will. Ale jest to moc, która chce tobie dobitnie pokazać całą pełnię tej chwały i ciebie do niej chce wprowadzić. In Kapitel 3 ist es die Kraft in uns. Hier ist es die Kraft, die auf uns gerichtet ist. To w trzecim rozdziale czytamy o sile, która jest w nas. A tu, w tym pierwszym rozdziale, oglądamy siłę, która ma nas wprowadzić do chwały. Und man möchte sagen, beschreibt es in einigen Worten, die im Grunde genommen gar nicht fassbar sind. Nicht? I można by powiedzieć, że on to tutaj w kilku słowach tylko opisuje, a tak zasadniczo cała ta rzecz jest niepojęta. Die überragende Größe. Ponad wszystkie wymiary przewyższająca wielkość. Jedes Maß wird überschritten. Wszelki wymiar jest przekroczony. Es ist seine Kraft. To jest jego moc. Und sie ist auf uns gerichtet, den Glaubenden. A ona jest skierowana na nas, wierzących. Es ist auch die Macht seiner Stärke. Jest to moc jego siły. Kennst du die Stärke Gottes? Czy ty znasz tę siłę Bożą? Unvorstellbar groß. Ona jest niewyobrażalnie wielka. Und indem er an die Stärke erinnert. I przez to, że on nam tutaj tą siłę przypomina. Und er streicht er weiter diese unendliche Größe der Kraft und Macht Gottes. To tym bardziej podkreśla tą nieskończenie wielką moc i siłę Bożą. Es ist seine ganze Macht. Cała jego moc jest tu przedstawiona. Vers 20 wollen wir lesen. I teraz przeczytajmy wiersz 20. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Er zeigt uns hier in Vers 20. Diese Kraftfülle Gottes ist einmal tätig geworden. Pokazuje nam w tym wierszu, że ta pełnia tej mocy Bożej kiedyś była właśnie czynna. Und zwar als er Christus auferweckt hat. A mianowicie wtedy, gdy Chrystusa wzbudziła z martwych. Christus ist in den Tod gegangen. Chrystus wszedł w śmierć. Und ist hervorgekommen durch Gott. Ale on wyszedł z niej. Został podniesiony z niej przez Boga. Wir wissen natürlich auch um die anderen Stellen. Naturalnie też wiemy z innych miejsc. Römer 1 zeigt Ihnen, dass aufgrund der Tatsache, dass Gott der Sohn ist, auferstanden ist. Rzymian 1 rozdział pokazuje nam, że na podstawie tego, że on jest Synem Bożym, to w mocy Syna Bożego on sam powstał z martwych.
1. Petrus 3, Vers 18 zeigt es, dass die Wirkung des Heiligen Geistes auch dabei war. A pierwszy list Piotra 3:18 pokazuje, że to była czynna moc Ducha Świętego, aby go z martwych zbudzić. Aber hier zeigt es uns, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Ale tutaj pokazane jest, że Bóg go z martwych wzbudził. Er hat ihn zum Leben geführt. On go wprowadził z powrotem do życia. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. I posadził po prawicy swojej w niebiańskich miejscach. Wer hätte ihn dahin gesetzt? Któż mógłby go tam posadzić? Wir hatten nur ein Kreuz für ihn. Myśmy mieli dla niego tylko krzyż. Wir hatten eine Dornenkrone für ihn. Myśmy mieli dla niego tylko koronę cierniową. Doch Gott setzt ihn zu seiner Rechten. Ale jednak Bóg posadził go po swojej prawicy. Dort ist er jetzt von Gott geehrt worden. On teraz został uczczony przez Boga. Er ist in den himmlischen Örtern. I znajduje się w tych niebiańskich miejscach. Er ist dort zur Ruhe gekommen. I tam mógł dojść do spoczynku. Wir haben in Vers 3 gesehen, dass wir gesegnet sind mit jeder geistigen Segnung in den himmlischen Örtern. W wierszu trzecim widzieliśmy, że jesteśmy błogosławionymi w tych niebiańskich miejscach. Jetzt in Vers 20 lernen wir, dass dort Christus ist. A teraz w 20 wierszu możemy przeczytać, że tam znajduje się Chrystus. Es ist der Bereich des dritten Himmels. Jest to zakres tego trzeciego nieba. Und wir dürfen die Segnung mit ihm zusammen genießen. I my możemy te błogosławieństwo razem z nim odbierać. Lesen wir Psalm 110 noch. Jeszcze przeczytamy z Psalmu 110, wo das ja schon angekündigt wurde. W którym to psalmie ta rzecz została już przepowiedziana. Vers 1. Psalm 110, pierwszy wiersz. Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Mochte alles auch gegen Gott und seinen Christus sein. Niechby wszystko było skierowane przeciwko Bogu i przeciwko Jego Chrystusowi. Gott hatte gesagt, to Bóg powiedział, du sollst zu meiner Rechten. Ty będziesz siedział po mojej prawicy. Keine Macht des Bösen konnte ihn daran hindern, diesen Platz einzunehmen. I żadna moc złego nie była w stanie mu przeszkodzić, aby to miejsce zająć. Keine Macht kann sich ihm entgegensetzen. Żadna moc nie jest w stanie się jemu sprzeciwić. Wenn er das Reich hier aufrichten wird. Jeśli on to królestwo ustanowi. Psalm 8, Vers 6 nehmen wir noch dazu. I teraz jeszcze Psalm 8, 11 wiersz weźmy do tego. Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt. 8, Psalm 6 wiersz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Während wir im Psalm 110 gesehen haben, dass er zu seiner Rechten ist. Podczas gdy widzieliśmy w Psalmie 110, że on znajduje się po jego prawicy. Der Bereich der absoluten Macht und Ehre. W tym zakresie absolutnej mocy i chwały. Sehen wir hier, dass er mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt ist. To widzimy tutaj w 8 psalmie, że on jest tą chwałą i dostojeństwem ukoronowany. Die ganze Machtfülle Gottes hat ihn dorthin gebracht und so geehrt. Cała moc Boża doprowadziła do tego i jego tym ukoronowała. Und zum Schluss wollen wir noch Hebräer 2 lesen. I na zakończenie jeszcze przeczytajmy z drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Vers 9. Wiersz 9.
Kapitel 2, Vers 9. Hebrajczyków, drugi rozdział, 9 wiersz. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci dla każdego. Auf der einen Seite sehen wir Christus noch nicht alles unterworfen. Z jednej strony widzimy, że nie wszystko jeszcze zostało podporządkowane Chrystusowi. Er hat hier auf der Erde seine Machtfülle noch nicht angetreten. On tutaj na tej ziemi jeszcze nie objął tym pełnię swojej mocy. Das kommt noch. To nastanie jeszcze. Aber von Seiten Gottes hat er alles getan. Ale ze strony Bożej on wszystko uczynił. Gott hat ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Bóg go ukoronował chwałą i czcią. So darf der Glaube ihn sehen. Takim może go oglądać wierzący. Und wenn Gott hier seine Macht und Kraft entfaltet, a jeżeli Bóg swoją moc i siłę teraz objawia, dann ist das natürlich verbunden mit seiner Natur. To naturalnie jest to połączone z jego naturą. Und diese Natur ist Liebe. A tą naturą jest miłość. Diese Natur ist Licht. I tą naturą jest światłość. Und unsere Herzen freuen sich darüber. I nasze serca mogą się z tego cieszyć, dass diese Kraft und Macht Gottes sich an Jesus Christus entfaltet hat. Że ta moc Boża się właśnie teraz rozwinęła na Jezusie Chrystusie. Und in unseren Herzen preisen wir ihn und beten ihn an. I w naszych sercach wysławiamy go i wywyższamy. Dass er Christus so hoch erhoben hat. Że on Chrystusa tak bardzo wywyższył.